Szanowni Państwo, bardzo mi miło przywitać Państwa na kolejnej debacie Nowej Konfederacji zatytułowanej Zrozumieć Trumpa. Ja nazywam się Marcin Chruściel i od dnia dzisiejszego będę przygotowywał wydarzenia Nowej Konfederacji, także mam nadzieję, że Państwo będą nas swoją obecnością zaszczycać. Z tego miejsca chciałbym podziękować naszym partnerom, czyli firmie Orange, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, a także Warsaw Enterprise Institute za udostępnienie tego miejsca. To tyle z mojej strony. Nie zabieram czasu i przekazuję głos naszemu dzisiejszemu moderatorowi, panu Tomaszowi Smurze z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. I miłego oglądania i słuchania. Dziękuję bardzo. Więc ja chciałbym bardzo podziękować Państwu za zaproszenie i zaufanie i możliwość poprowadzenia tak ciekawej debaty z tak znakomitymi gośćmi. Więc dzisiejszego wieczoru są z nami pan profesor Bogdan Szklarski, politolog, amerykanista, specjalista w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej Stanów Zjednoczonych, wykładowca wieloletniego Ośrodka Studiów Amerykańskich oraz kolegium Civitas, o ile dobrze pamiętam. Świetnie. I przy okazji mój promotor kiedyś na Ośrodku Studiów Amerykańskich, z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Obok jest również z nami pan Stefan Stękowski, zastępca dyrektora Nowej Konfederacji, który publikował na temat Stanów Zjednoczonych w licznych czasopismach od lewej do prawej strony, w Gazecie Wyborczej, Gazecie Polskiej Codziennie, Rzeczpospolitej, znawca tematyki polityki ekonomicznej bardziej, prawda, Stanów Zjednoczonych, czy bardziej gospodarki Stanów Zjednoczonych, więc to jest również bardzo ciekawy obszar, o którym mam nadzieję sobie porozmawiamy. Jest z nami również pan Tomasz Wróblewski, czyli prezes Warsaw Enterprise Institute, twórca no, takich tytułów jak m.in. Newsweek, Forbes, dziennikarz, wieloletni współpracownik amerykańskiego Newsweeka, nawet Washington Post, o ile dobrze zapoznałem się z biografią, oraz również publicysta, nawet redaktor naczelny, między innymi w Gazecie Polskiej Codziennie. Zgadza się? Nie był pan? Jakiś w takim razie błąd. Oraz mamy z nami pana doktora Łukasza Pawłowskiego, sekretarza redakcji i felietonista Kultury Liberalnej. Dokładnie. Panowie, więc tak, żeby nie przeciągać, więc na pewno zgodzicie się ze mną, że administracja Trumpa pewnie jest jedną z ciekawszych, przynajmniej intelektualnie, administracji ostatnich lat, a być może nawet w całej historii Stanów Zjednoczonych. I pewnie jest ona ciekawa ze względu na to, że z jednej strony, no, podchodzimy do niej no, dosyć krytycznie jednak, prawda, no, przynajmniej w tym takim no, tradycyjnym nurcie zarówno Partii Demokratycznej, ale też Partii Republikańskiej, w środowisku amerykańskich mediów, no, ta administracja jest krytykowana, często jest oskarżana o pewną niespójność. No, z drugiej strony, Być może, podkreślane są jej pewne sukcesy, tak, że Stany Zjednoczone rozwijają się świetnie, na przykład pod względem gospodarczym, administracja Trumpa jest ciągle, no może to się trochę zmniejszyło, ale jest ciągle gdzieś tam popularna i popierana. Więc ja chciałbym panów zapytać, czy gdybyśmy mieli podsumować ten ponad rok prezydentury Donalda Trumpa, to jak wyglądałby ten bilans? Czy Donaldowi Trumpowi, dysponując w gruncie rzeczy no, dosyć komfortową pozycją, tak, bo on zaczynał mając większość w Kongresie, w Senacie, no teraz powiedzmy stracił tę większość w Kongresie. Co mu się udało osiągnąć, a czego mu się nie udało osiągnąć? Czy ten jego potencjał jest wyłącznie taki destrukcyjny, czy on się zajął tylko rozbieraniem tego, co zrobił Obama, czy też możemy tutaj znaleźć jakieś pozytywy, jeśli można od pana profesora? Widzicie Państwo, siedzę z brzegu, to jestem pierwszy. Panie Tomaszu, przede wszystkim, że ona jest ciekawa intelektualnie, to ta administracja cała, to chyba pan chciał mnie sprowokować do tego, żebym zaraz zajął krytyczne stanowisko w stosunku do tego, co pan mówi. Żeby coś było ciekawe intelektualnie, to musi być w tym jakaś myśl.
I ja tę myśl już dawno zgubiłem w administracji Trumpa. Mówiliśmy, że dopóki był Steve Bannon, to nie znaczy, że mamy kochać Steve'a Bannona, ale był jakimś... Znaczy, ta myśl, która miała być intelektualna, powinna być spoiwem tego, co się dzieje. My to będziemy zaraz rozmawiać o dokonaniach, o tym, jakie są osiągnięcia. I żeby można nadać im treść, że one wspierają pewną myśl intelektualną i kierunek strategiczny jakiś w tej administracji, to tamta myśl musiałaby być. Ja myślę, że ci, którzy chcą komplementować Donalda Trumpa, to ją oczywiście tę myśl znajdą. Natomiast jest to bardzo trudne zadanie, żeby to spoiwo intelektualne w administracji Trumpa znaleźć. Co innego to jest prowokowanie do analiz i ocen, które może mieć charakter bardzo intelektualny. I w tym sensie Donald Trump jest jednym z najciekawszych i najważniejszych prezydentów ostatnich lat, bo nikt tak jak on nie zmusza ludzi, którzy go oglądają i słuchają, żeby starać się zająć stanowisko w stosunku do tego, co on mówi, a jak chcemy zająć inteligentnie, to wtedy jakaś myśl jest w tym, co mówimy. Więc jeśli prowokacja do intelektualnej refleksji, tak, intelektualna refleksja sama, która by wychodziła z Białego Domu i mówiła, o, to jest moja wizja i co wy o tym sądzicie, to według mnie tego bardzo brakuje i tak w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. Ale to oczywiście nie znaczy, że to jest bezmyślna administracja i tutaj będę Donalda Trumpa bronił. Dokonania, wszyscy, nie chcę, żebyśmy wszyscy mówili o jednym i tym samym. Skoro pan mnie przedstawił jako speca od polityki wewnętrznej, to może tym polem bym się zajął przez chwilę. Więc... Tak, obniżka podatków, która być może zaowocuje przyspieszeniem gospodarczym. Na razie to przyspieszenie, ta się gospodarka dobrze działa, natomiast trudno powiedzieć, czy to jest zasługa Trumpa, czy nie, tak samo jak dobrze działająca gospodarka w latach 90. Trudno było powiedzieć, czy to jest zasługa prezydenta Clintona, czy nie. Z tym należy być ostrożnym, ponieważ nie przejmował jej w czasie recesji, tak jak Ronald Reagan, a ta polityka jest dość podobna, czyli deregulacja, obniżki podatków i oczekiwanie, że dobrobyt spłynie na większość obywateli w miarę jak gospodarka się będzie rozwijać, to co my po angielsku nazywamy trickle down efekt, ale to jest, pan jest specem od gospodarki, bo muszę uważać. Więc w tym wymiarze gospodarczym idzie dobrze Stanom Zjednoczonym, ale czy to jest zasługa Trumpa, tego jeszcze bym bałbym się powiedzieć, że to jest jego zasługa. Nie jest zasługą wyrównywanie, to jest tak, to co miał, jeżeli byśmy mieli ocenić skuteczność, no to porównajmy z tym, co miało nastąpić. Miało nastąpić powrót sektora przemysłowego do Stanów Zjednoczonych. Temu mają służyć nowe bariery celne, które mają chronić rynek wewnętrzny i zmuszać producentów do produkowania w Stanach Zjednoczonych, albo zachęcać przynajmniej do tego, a zniechęcać co do importu z zagranicy. Tego jeszcze, też efektu tego jeszcze nie mamy danych na ten temat. Mieliśmy mieć w polityce wewnętrznej również czy mieliśmy mieć. Może tak, to co na pewno widać w polityce wewnętrznej Donalda Trumpa, to jest dalej idąca polaryzacja, upartyjnienie polityki i bez ogródek Donald Trump nie poszukuje środka. To pewno jeszcze będzie czas na rozmowę między nami na temat, co to znaczy i tak dalej, więc na pewno jest to, nie jest to prezydent, który poszukiwałby środka. Jest to prezydent, który w sposób dość nietypowy posługuje się przede wszystkim swoją twardą bazą i nie kryje się z tym.
Jest to prezydent, który nie rozdziela między fazą rządzenia a fazą ubiegania się o urząd. On cały czas prowadzi kampanię, czy mobilizuje swoich wyborców, sprawiając wrażenie, że reakcja na jego politykę jest bardzo entuzjastyczna. To zresztą widać w słupkach poparcia, które ku rozpaczy tych, którzy są niechętni Donaldowi Trumpowi, systematycznie pną się w górę i dzisiaj już na tym etapie końca drugiego roku administracji stoi on lepiej niż kilku poprzedników, włączywszy w to Baracka Obamę. Ja nie chcę zmonopolizować tutaj na żaden wykład krótki, więc może oddam mikrofon. Natomiast jeszcze raz powtórzę moją główną tezę, że bardzo bym chciał, żeby cel i spójność ideowa tej administracji, żeby usłyszeć ją od prezydenta i od ludzi z nim związanych, bliskich, a nie od nas, którzy analizują Donalda Trumpa. My tę spójność i jakąś myśl intelektualną znajdujemy, bo to jest nasze zadanie przy tego typu spotkaniach, natomiast ona nie płynie z Białego Domu. I jeśli to jest, być może jest to taki styl, zresztą zgodny z amerykańskim przekonaniem o antyintelektualizmie polityki, być może w tym sensie też Donald Trump do Ameryki pasuje. W wiele, wiele sposobów pasuje, ale o tym to już później. Więc to znaczy ja bardzo dziękuję panie profesorze. Chodziło mi o to przede wszystkim, na ile Trump nas prowokuje jako badaczy Stanów Zjednoczonych intelektualnie. Tak, i widzę, że pan to potwierdza. Natomiast chciałem się tutaj dopytać pana Stefana Sękowskiego w tym kontekście właśnie o ten aspekt gospodarczy, prawda, bo zaczęliśmy mówić o tych osiągnięciach Trumpa. No i czy to nie jest trochę tak, że ta polityka gospodarcza w jego powiedzmy polityce, czy to wewnętrznej, czy zagranicznej, jednak dominuje, tak, i ta gospodarka ma tutaj prymat, co wynika gdzieś tam z jego backgroundu, prawda, no on jest jednak biznesmenem, więc przede wszystkim, nie wiem, no również takie trochę pobudzające intelektualnie pytanie, że może gdzieś tam z perspektywy takiej, powiedzmy, biznesowej, ochrony amerykańskiego rynku, co mówi pan profesor, tak, no dbania o rozwój gospodarkę amerykańską, może gdzieś jest w tym jakaś ukryta idea, może ona jest na przykład realizowana no nie do końca dobrze, tak, czy ze względu na pewne procesy w Stanach Zjednoczonych, no to jest skomplikowany kraj o skomplikowanej polityce wewnętrznej, nie wszystko mu wychodzi, tak, ale może jest w tym jakaś głębsza myśl, jeśli można. Ale zanim dojdę, przepraszam, do samej gospodarki, do której przejdę, mam nadzieję, w miarę płynnie, to chciałbym odpowiedzieć na wypowiedź pana profesora. Mianowicie, znaczy mi się wydaje, że jednak ta myśl przewodnia, którą kieruje się Donald Trump, ona wychodzi z Białego Domu. Ona oczywiście nie wychodzi w formie złożonych jakichś przekazów, ale chociażby tweetów, wypowiedzi pojedynczych. I to są często wypowiedzi, w których na przykład Donald Trump potępia globalizację. I w tym kontekście wydaje mi się, że w ogóle to rzeczywiście problem polega na tym, że skoro, nie wiem, Donald Trump nie wydał opasłego tomiszcza, w którym prezentuje swoją ideologię, no to my możemy ją tylko rekonstruować, ale wydaje mi się, że mamy bardzo dużo podstaw do tego, żeby ją zrekonstruować. Zwłaszcza na początku jego kadencji wielu ludzi, którzy czuli się zaskoczeni tym, co on robi, jakby był taki przekaz, że Trump zwariował, że to jest jakiś szaleniec w Białym Domu, że co tu się stanie. No ale nawet jeżeli przyjmiemy taką bardzo ostrą hipotezę, że tam w tej głowie, do której zagląda ten ludzik u nas na okładce nowego numeru, dzieje się coś niedobrego, to musimy przynajmniej założyć, że ta myśl istnieje. I ta myśl jest moim zdaniem, to jest to, co byśmy nazwali prawicowym lokalizmem. Już jakiś czas temu na łamach Nowej Konfederacji staraliśmy się jakby pokazać, że zmienia się układ ideologiczny na świecie i jakby te stare podziały prawica-lewica
zastępuje podział globalizm-lokalizm, którego jakby tak podstawowym pytaniem, na które zwłaszcza właśnie ci lokaliści starają się odpowiedzieć, to jest kwestia podmiotowości państwa w erze zglobalizowanej gospodarki w dużej mierze. I oczywiście to nakłada się także na stare podziały, w związku z czym zarówno lokaliści, jak i globaliści mogą być prawicowi, jak i lewicowi. I stawiam tezę, że Donald Trump jest właśnie takim prawicowym lokalistą i tą prawicowość widać zwłaszcza w polityce gospodarczej, wewnętrznej, ale także w polityce kulturowej chociażby, czy społecznej. No, kulturowej wiadomo mniej więcej o jakie kwestie chodzi. Jeżeli chodzi o gospodarkę za to, no to ta gospodarka jest u Trumpa w dużej mierze funkcją polityki. No, mogłoby się wydawać, że no, tak jest w jakiejś mierze zawsze. Natomiast zwłaszcza od lat 80. jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć o gospodarce jako o czymś, co jest niezależne od polityki. Polityka ma co najwyżej no, regulować, ustalać pewne ramy. Ja tu nie chcę wchodzić w dyskusję na temat tego, na ile tak powinno być rzeczywiście, a na ile nie, bo to jakby oddali nas od rozważań na temat tego, o co właściwie Trumpowi chodzi. Natomiast prawicowi lokaliści, w tym Trump, uważają, że nie, to nie może być tak, że ogon merda psem, tylko pies ma merdać ogonem. I tym ogonem w jego poczuciu jest właśnie gospodarka. I teraz widać to zwłaszcza w polityce ekonomicznej, gospodarczej, tej zagranicznej, tak to nazwijmy, handlowej. No chociażby to, co robi wobec Chin, bo szczególnie to jest wyraźne, aczkolwiek wojna handlowa została właściwie wypowiedziana praktycznie całemu światu, no to widać, że to jest próba zachowania pewnego, może nie tyle status quo, no bo właśnie status quo zostało przez rosnące Chiny zaburzone z punktu widzenia Donalda Trumpa, tak przynajmniej ja to rozumiem. Natomiast wrócić do sytuacji, w której globalizacja sprzyja przede wszystkim Stanom Zjednoczonym jako państwu i w rozumieniu Donalda Trumpa także społeczeństwu amerykańskiemu. Oczywiście ten sposób myślenia ma także sporo szkopułów, bo jeżeli sporo wad, bo jeżeli chociażby spojrzymy na kwestię, nie wiem, bilansu handlowego, to z punktu widzenia przedsiębiorcy czy konsumenta, który jest zainteresowany zakupem na przykład danego towaru albo jakichś półproduktów, no to akurat to, czy on eksportuje, czy albo jakaś inna firma eksportuje więcej, czy suma, prawda, tego eksportu jest większa niż importu, nie ma większego znaczenia. Natomiast no, z punktu widzenia polityki jednak ma. Ja tutaj też nie chcę wchodzić głęboko w kwestię bilansu handlowego, natomiast warto spojrzeć na to, że jednak taka polityka ma także swoją drugą stronę, bardzo często uderzającą właśnie chociażby bo jeżeli na przykład Trump nakłada cła, no to jednak w ostatecznym rozrachunku ktoś te cła płaci. To nie jest tak, że to jest ci Chińczycy teraz dostają łomot, a wszyscy w Stanach mają się dzięki temu dobrze. No, jednak te cła czy brak jakichś towarów na rynku, no to jest efekt negatywny dla firm czy dla konsumentów krajowych. No i też trzeba brać pod uwagę element dość istotny, chociaż trudny do zmierzenia, ale nie niemożliwy, mianowicie kwestia pogoni za rentą polityczną, czyli no każde cło, z każdego cła również ktoś korzysta, czyli ten, kto jest konkurentem, tak, na rynku wewnętrznym, korzysta się z tego, że na przykład
stali, aluminium z zagranicy są droższe. Korzystają konkretne firmy. Więc no, myślę, że te korzyści z tej polityki, znaczy na tyle, na ile no, one są rozłożone w dość nierównomierny sposób, widać to też po kwestii chociażby obniżki podatków, połączonej na przykład ze zmianą w polityce społecznej. Różne badania wskazują na to, że uboższym Amerykanom niekoniecznie są z, jakby na tym korzystają, tak? Ale jakby też znowu nie wchodząc w dywagację na temat tego, na temat polityki społecznej Stanów Zjednoczonych, ale generalnie rzecz biorąc i czy etyki, prawda, chociażby kwestii redystrybucji i tak dalej. Natomiast to pokazuje, że hasło, prawda, Ameryka jako ta pierwsza, najważniejsza, na pierwszym miejscu, no ma także różne oblicza. W związku z czym z jednej strony, rozumiejąc, o co Trumpowi chodzi, niekoniecznie trzeba być jego wielkim fanem. Także chociażby ze względu na to, że to wszystko, co robi Donald Trump, może mieć inne cele niż te, które są w jakiś sposób prezentowane, prawda? No, zdarzają się wypowiedzi dotyczące tego, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Chiny, stosunki amerykańsko-chińskie, są one napięte, najbardziej napięte od lat. Mówi się nawet o nowej zimnej wojnie. Niektórzy nie wykluczają wojny, nawet takiej gorącej, w przeciągu wręcz kilkunastu lat, czego nie wykluczam, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę także z tego, że może dojść do przesilenia takiego gospodarczego i na przykład do podpisania jakichś nowych umów handlowych z Chinami, po czym Donald Trump, gdyby on doprowadził na przykład do takich nowych umów, zatwituje, czy by powie, że umówiliśmy się z naszymi wspaniałymi, największymi na świecie przyjaciółmi z Chińskiej Republiki Ludowej. Także przyszłość jest niepewna w dużej mierze, ale myślę, że warto szukać, nawet jeżeli może się wydawać, że to wszystko jest jakiś chaos i szaleństwo, trzeba jednak szukać tego racjonalnego praźródła działania Donalda Trumpa. Tak, więc panie Tomaszu, bym chciał z kolei, tak jak się gdzieś tam umawialiśmy przed tą debatą, zapytać o te kwestie polityki zagranicznej, tak, bo tutaj pan profesor nam mówił już te kwestie bardziej wewnętrzne, tutaj mieliśmy kwestie ekonomiczne, jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale tak w pierwszej chwili, prawda, można by sobie pomyśleć, że te działania Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej są przede wszystkim destrukcyjne, tak? Tutaj mieliśmy takie czynniki jak wypowiedzenie porozumienia z Iranem, wypowiedzenie, to znaczy zakończenie negocjacji nad transpacyficzną strefą wolnego handlu, TTP, de facto zawieszenie rozmów z Unią Europejską nad TTIP, wypowiedzenie umowy paryskiej, ostatnio również deklaracja o wypowiedzeniu traktatu ENF dotyczących rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Więc wydaje się, że administracja Trumpa, no w dużej mierze, tak, no gdzieś tam jej jakiś taki klucz tak myślenia, to jest przede wszystkim no gdzieś tam skasowanie czy skreślenie tego potencjału, tych osiągnięć poprzedników, prawda? Przede wszystkim administracji Obamy. No z drugiej strony administracji Trumpa na przykład udaje się no w pewnej mierze dokonać czegoś, czego się nie udało zrobić poprzednim administracjom. Na przykład zmusić swoich sojuszników do tego, żeby wydawali więcej na obronność, tak? I wiemy, że Europejczycy gdzieś tam zaczynają się uginać. Tutaj Niemcy jeszcze troszkę się bronią, ale też jest to na pewno temat ważny na agendzie. To samo dotyczy Azji, tak? Japończycy, Koreańczycy, tak? Oni zaczęli się faktycznie przejmować swoim bezpieczeństwem i no nie traktują tych amerykańskich gdzieś tam już, tam amerykańskich
polskiej obecności zapewnik. Więc tutaj również miałbym takie pytanie, czy może w tym szaleństwie jest metoda, tak? I że może istnieje jakaś taka pokrętna doktryna Trumpa mówiąca o tym, że no, zaczynamy grać twardo, tak? I pokazujemy, że jesteśmy w stanie wypowiedzieć porozumienie czego, czy, które jest dla nas niekorzystne. Z drugiej strony dajemy znać swoim sojusznikom, wrogom i tak dalej, że trzeba się z nami liczyć, bo jesteśmy być może trochę nieobliczalni, ale jesteśmy na pewno twardzi, jeśli można, panie Tomaszu. Działa? Tak. Jestem trochę w trudnej sytuacji, bo chwilami mam wrażenie, że o takimś innym prezydencie rozmawiamy, którego nie znam, bo na pewno to nie jest Donald Trump, którego ja słucham, czytam, oglądam tweety i czytam także analizy. Przede wszystkim to, co dojdę do polityki zagranicznej, ale jeżeli chodzi o to, co Donald Trump chciał, czy co mu się udało, to udało mu się wszystko, co chciał zrobić. Przede wszystkim pamiętajcie państwo, że kiedy Donald Trump mówi o Chinach, o stali, o nadwyżkach niemieckiego handlu, to mówi o miejscach pracy. Kiedy Donald Trump mówi o infrastrukturze, mówi o miejscach pracy. Kiedy Donald Trump mówi o meksykańskich imigrantach wchodzących do Stanów Zjednoczonych, mówi o miejscach pracy. Za każdym razem mówi, że to jest najważniejsze. Jego przeciwniczka Hillary Clinton, kiedy mówiła o deplorables, to mówiła o miejscach pracy. Tych, którzy ludzie nie mieli miejsc pracy i którzy byli skazani albo na bezrobocie, albo na pracę, o której Trump bardzo dużo mówił, brak godnej pracy. Trump, kiedy przychodził do władzy, to było społeczeństwo już po 15 latach wojny. W każdej rodzinie amerykańskiej jest ktoś, kto był na froncie. W każdej rodzinie. Kogoś zna, kto był na wojnie. Z takim poczuciem krzywdy, że spędziliśmy 15 lat na wojnie i w zasadzie niczego nie osiągnęliśmy z tego powodu. Kiedy Donald Trump obejmował władzę, w trzech stanach właściwie nie było pomocy służby zdrowia. W trzech stanach po prostu firmy ubezpieczeniowe odmawiały współpracy i finansowania służby zdrowia, ponieważ Obamacare spowodował całkowity nieopłacalność funkcjonowania dużych instytucji. Brakowało miejsc pracy, brakowało przede wszystkim godnych miejsc pracy, takich, gdzie mogła się rodzina utrzymać i mogła normalnie funkcjonować. Stąd też cały program od początku do końca Trumpa opierał się na szukaniu miejsc pracy. Trump mówił, i to może źle wybrzmiało, albo nie do końca żeśmy rozumieli, mówił o utraconym marzeniu, o utraconej mobilności amerykańskiej. To, co było fundamentem amerykańskiego społeczeństwa, czyli przechodzenia z dołu w górę. Także nagle to społeczeństwo zatrzymało się w miejscu. Kiedy Donald Trump startował i zaczął, występował przeciwko swoim przeciwnikom demokratycznym, to występował również przeciwko swoim przeciwnikom w Partii Republikańskiej. I powiedział, że przebuduje tą Partię Republikańską. Przebudował. Po tych wyborach właściwie cała Partia Republikańska mówi poza dwoma może kongresmenami jednym głosem i to są trumpiści w tej chwili. Tak? Ludzie mówiący o pracy, o odbudowaniu godności Stanów Zjednoczonych, o wspólnocie bogacenia się. To są te terminy, które się pojawiły. Donald Trump, ale to nie jest oczywiście tylko jego, ale to jest ukuł się taki slogan, Republikańska Partia Pracy. Z partii takiej liberalno-konserwatywnej stworzył Republikańską Partię Pracy, gdzie praca zaczyna być najważniejsza. Wraca do takich fundamentalnych wartości XIX-wiecznych, konserwatyzmu, gdzie polityka przede wszystkim zajmuje się tym, żeby ludzie mogli tworzyć miejsca pracy, mogli pracować, mieli co włożyć do garnka i mogli marzyć o swojej przyszłości. A nie zajmuje się rzeczami, na którym bardzo wielu liberałom, demokratom, liberałom to takie słowo, progresywistom zależało, żeby przede wszystkim właśnie oderwać się od tej codzienności i zajmować się na przykład wprowadzić Amerykę do wojny klas, czy tam wojny tożsamościowej, to jest tym samym. Dlaczego na przykład nazwano Trumpa populistą?
No bo my tego może nie czujemy, ale w Ameryce populizm to jest coś, co najgorszego wydarzyło się kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych, czyli w 80-tych latach XIX wieku, kiedy populiści, agrianiści, jakby ich nie nazwać, próbowali dojść do władzy i domagali się systemu upaństwowienia środków produkcji, wprowadzenia jakby obowiązkowej inflacji i wprowadzenia podatku dla najbogatszych. To między innymi w tym samym czasie, kiedy Marx kończył swoje dzieło, z jakiegoś powodu Marxa nigdy nie nazywamy populistą, natomiast nazywamy Trumpa, który na pierwszym miejscu stawia tworzenie godnych miejsc pracy. Także jeżeli już kimś bym nazwał Trumpa, to nie populistą, tylko nacjonalistą, amerykańskim nacjonalistą. Przy czym to jest też nacjonalizm, który lubimy nazywać, to jest ten liberalny nacjonalizm, taki może niejasny dla niektórych zwrot, ale sprowadza się do tego, że obwarowany amerykańską konstytucją, wolnościami gospodarczymi, indywidualizmem amerykańskim, któremu nie grozi coś, co my w Europie doświadczyliśmy, czyli ten socjalistyczny nacjonalizm, który się obracał albo był faszyzmem, albo komunizmem, jakbyśmy to nie nazwali, to w każdym razie te lewicowe rozmaite efemerydy, które splądrowały pół Europy i jeszcze pół świata, to jest trochę inny nacjonalizm. Dlatego też ciężko nam czasem zrozumieć, kiedy Trump przychodzi i wywraca ten swój stolik i zaczyna mówić o nacjonalizmie i patriotyzmie, no wielu osobom w Europie oczywiście ciarki przechodzą po plecach, ale to mówimy o zupełnie innej ideologii, z innym systemie. To, co właśnie przyciągało masy i przyciąga w dalszym roku, dlaczego te wskaźniki idą w górę, to jest ten jego antyliberalizm. Przez liberalizm oczywiście mam na myśli, to chodzi o liberalizm, który nie jest liberalizmem, który jest progresywizmem ocierającym się o socjalizm, zakładający cenzurę represywną, zakładający kontrolę płac, zakładający wojnę tożsamościową, czyli taki odpowiednik dawnej XIX-wiecznej wojny klasowej, przeciwstawiania jednych grup społecznych przeciwko drugim, budowanie na sporze. Donald Trump mówi o wspólnocie. On w przeciwieństwie do wielu republikańskich kandydatów, jeżeli państwo pamiętacie prawybory, on jedyny mówił o religii. Partia Republikańska, już trochę taka skażona tym lewicowym progresywizmem, też niektórzy kandydaci bali się mówić o religii. On pierwszy zaczyna mówić o religii. Mówi, wraca do Huma, mówi o tej wspaniałej wspólnocie, tak, która jest zamknięta w jednym narodzie, w jednej tożsamości także religijnej. Także nie wiem, jakie przesłania jego nie są jasne, ale wszystko to było dokładnie mówione. W kwestiach imigracji. No, w sposób naturalny nacjonaliści i trumpiści wolą swoich obywateli niż obcych. Uważają, że wszyscy, którzy złożyliśmy się i stworzyliśmy swój kraj, powinniśmy mieć trochę inne przywileje niż obcy, którzy przyjeżdżają i czasem wkraczają do naszego kraju, łamiąc nasze prawa, przekraczając nielegalnie granice, czy potem nie szanując naszych obyczajów. Uważają, że każdy obywatel jest równy i każdemu obywatelowi należą się te same przywileje, podczas gdy obcym się nie należą. Obcy muszą na to zapracować. I mówi zresztą Trump o przyglądaniu się imigrantom i przyglądaniu się ludziom pod kątem, czy i jak służą swojemu nowemu państwu. Czy rzeczywiście ci konkretni imigranci są nam potrzebni? My nie jesteśmy instytucją charytatywną, mówi Trump, żeby pomagać całemu światu. My jesteśmy po to, żeby służyć swoim obywatelom. Jeżeli ktoś chce przyjeżdżać do Ameryki, czy on tu postawi dom, założy rodzinę, czy będzie budował biznes, czy po prostu chce korzystać z dóbr, które my wytworzyliśmy. To jest otwarty język, który mówi Trump i dlatego cała ta retoryka dotycząca walki z nielegalną imigracją spotyka się z takim zadowoleniem. Bo ja tu próbuję wytłumaczyć, dlaczego słupki Trumpa rosną, a nie spadają. Ponieważ on wraca i mówi do Amerykanów to, co oni wszyscy czują, a nie co żeśmy się przyzwyczaili przez lata tej politycznej poprawności sobie opowiadać. Mówiłem o sprawdzaniu potencjalnych imigrantów. Jeszcze może tylko powiem o tych kwestiach zagranicznych. Tak, Trump z ogromną
podejrzliwością przygląda się globalnym wszystkim instytucjom. Wszystkim instytucjom, które w tej instytucjonalnej demokracji, bo tak to nazywam demokrację, którą obrosła i Europa, i Stany Zjednoczone, bo to nie jest żadna liberalna demokracja, tylko to jest instytucjonalna demokracja. Kiedyś zaraz po II wojnie światowej wymyśliliśmy sobie, i chyba słusznie, żeby nie powtórzyć błędów lat 30. w Niemczech, żeby nie pozwolić, żeby demokracja została uwiedziona przez jakieś totalitaryzmy, stworzymy zespół instytucji demokratycznych, które będą niezależne od wyboru demokratycznego, będą pośrednio wybierane. Z czasem ten wybór zaczął być już bardzo odległy i tak mieliśmy ostatnio przykładzie sekretarza generalnego Unii Komisji Europejskiej wyboru, gdzie ten wybór właściwie został całkowicie zniekształcony i często doszło do tego, że są to pewne układy towarzyskie, kumoterskie albo wręcz rodzinne, gdzie te instytucje są kontrolowane. To instytucje odeszły od demokracji, i te instytucje w pewnym momencie narzucały pewną linię polityczną nie tylko społeczeństwom, ale i państwom. I tutaj Donald Trump mówi o ONZ-cie, mówi o WHO, mówi o instytucjach kultury. Co my z tego jako Amerykanie mamy? Jaka jest dla nas z tego korzyść? Chcę, żeby każda instytucja była pod tym kątem przejrzana i sprawdzona, czy rzeczywiście on to jest z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych. Przy czym, kiedy już mówimy o amerykańskich wpływach w świecie, to Stany Zjednoczone wydają dzisiaj znacznie więcej na pomoc USAID niż kiedykolwiek. Tam, gdzie uważają, że amerykańskie interesy mogą na tym zyskać. Odrodzona została instytucja OPIC, która była jeszcze w czasach Nixona ożywiona, żeby wspierać amerykańskie firmy i korporacje w reprezentowaniu amerykańskich interesów w świecie. To się może wielu nie podobać. Na pewno się nie podoba Niemcom, na pewno się to nie podoba Chińczykom, ale my mówimy o prezydencie Stanów Zjednoczonych, który reprezentuje interesy Amerykanów, który chce zapewnić, żeby szlaki handlowe na Pacyfiku były bezpieczne przede wszystkim dla amerykańskiej flotyli, dla amerykańskich produktów, który chce zapewnić, żeby to, co jeszcze w sławnej doktrynie Monroe było w Europie, było ustalone, że w Europie nie może być jednego hegemona, nie może być potężnych Niemiec, które będą całkowicie panowały nad resztą Europy, bo to jest w interesie Stanów Zjednoczonych, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak bardzo jak nam się to nie podoba, to nie możemy mówić, że to jest niejasne, co on robi. To jest bardzo przejrzyste, klarowne i dlatego zyskuje więcej głosów i popularności wśród Amerykanów, bo to się podoba. To jest powrót do takiej klasycznej XIX-wiecznego konserwatyzmu republikańskiego, gdzie przede wszystkim polityka ma służyć obywatelom. Deregulacje. Największe w historii deregulacje w Stanach Zjednoczonych. Ameryka z 13 państwa na liście, jeżeli chodzi o ilość deregulacji, wylądowała w ciągu 2 lat na pierwszym miejscu. Jest najbardziej zdereregulowaną gospodarką. Ceny energii spadły, gospodarka rozwija się fantastycznie. To nie jest przypadek, że ta gospodarka rośnie. Popatrzcie państwo, co się dzieje wokół. Popatrzcie, co się dzieje w Ameryce Południowej, co się dzieje w Kanadzie. Kanada przeżywa marazm gospodarczy. Co się dzieje w Europie? Jak zwykle mizeria. W dalszym ciągu, już w tej chwili mówimy o przychodzącym kryzysie, nie dajemy sobie rady z systemem finansowym we Włoszech. Francja znowu zaraz popadnie w recesję. Niemcy są po pierwszym kwartale, gdzie mieliśmy spadek wzrostu gospodarczego. To jest przypadek, że tylko Niemcy rozwijają się gospodarczo tak szybko? Skąd się bierze to, że po Stanach Zjednoczonych kolejne kraje zaczynają naśladować to samo myślenie? Bo może rzeczywiście, kiedy każde państwo przede wszystkim zacznie zajmować się reprezentowaniem swoich obywateli, idei i potrzeb i rozwoju gospodarczego i tym XIX-wiecznym myśleniem, to szybciej będziemy się wszyscy razem rozwijać. To nie jest mowa, że Donald Trump chce pognębić Chiny. Donald Trump chce, żeby Chiny przestrzegały zasad gry. Jeżeli chcą eksportować swoje towary do Stanów Zjednoczonych, to nie mogą zamykać swojego rynku na towary amerykańskie. Jeżeli chcą rozwijać się intelektualnie i naukowo, to nie mogą
po prostu założyć, że wszystko to ukradną od Niemców, Francuzów czy Amerykanów i Japończyków, skopiują, a potem będą im to sprzedawać z powrotem. To chodzi o fundamentalne zasady gry. I tego bardzo Donald Trump przestrzega. Gdyby rzeczywiście było tak, że Donald Trump jest destrukcyjny, to prawdopodobnie kraj by się nie rozwijał i nie rósł w siłę. Ja uważam, że Donald Trump nie tylko nie jest destrukcyjny, to odkręca destrukcję, która została do amerykańskiego społeczeństwa wprowadzona przez Baracka Obamę. Tam. Tak, ja bardzo dziękuję za te ciekawe obserwacje. To znaczy ja ciągle będę się trzymał mojej początkowej tezy, że widzę niespójności w polityce Trumpa. Na przykład w kwestii tej, że skoro Amerykanie deklarują w swojej strategii obronnej nowej, że kluczem do utrzymania tej amerykańskiej pozycji jest na przykład dobra współpraca z sojusznikami, tak, i ich sojusze na całym świecie, a z drugiej strony popełniają, no właśnie, bez konsultacji z sojusznikami, podejmują pewne kroki, no to może to te sojusze podważyć, prawda? No, to znaczy, będziemy mieli jeszcze okazję o tym porozmawiać, mam nadzieję, w trakcie tej debaty, ale teraz chciałem przekazać trochę, w sensie chciałem przekazać głos panu doktorowi. No tutaj zaczęliśmy wchodzić w te kwestie polityki, no takiej może nawet nie polityki wewnętrznej, co bardziej socjologii, tak? No pan jest przede wszystkim właśnie socjologiem, tak? Więc chciałbym się zapytać, na ile właśnie postać Trumpa, bo często właśnie no przez te liberalne media przedstawiany jest jako pewien wypadek, tak, przy pracy amerykańskiej polityki, tak, że to jest pewien ewenement w amerykańskiej polityce, a na ile on jest produktem amerykańskiego społeczeństwa, które się zmienia, o czym mówił pan profesor, tak, i że tak naprawdę no taka jest Ameryka i z taką Ameryką powinniśmy no się pogodzić. To chyba trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć, ale dobrze, to tak po kolei. Zacznę może od tych słupków, które rosną, bo rzeczywiście można powiedzieć, że rośnie poparcie dla prezydenta w deklarowanym, ten job approval rating rzeczywiście jest troszkę wyższy, ale przecież nie można powiedzieć, że minione wybory były wielkim sukcesem Donalda Trumpa. No więc wystarczy spojrzeć na wyniki do Izby Reprezentantów. Na dzień dzisiejszy mamy 39 miejsc zyskanych przez Partię Demokratyczną, no więc rzeczywiście przynajmniej dość duża część tejże Ameryki stracił więcej, ale też z wyższego poziomu demokraci wówczas startowali, ale to nie jest istotne. No jeżeli pan mówi, że odnosi same sukcesy, to okazuje się, że nie bardzo, bo w wielu dystryktach, w których wygrywali Republikanie przez wiele lat, sztandarowym przykładem Orange County, gdzie mieli siedmiu reprezentantów, teraz nie mają żadnego. Czyli jednak to odwrócenie, ta niebieska fala, o której mówili demokraci, choć może nie jest tak duża, jak się części wydawało, to jest dość znaczna. 7 nowych gubernatorstw, 39 na dzień dzisiejszy nowych czy dodatkowych miejsc w Izbie Reprezentantów. Senat oczywiście utrzymany w rękach partii republikańskich, ale i tu są ciekawostki. To znaczy nie jest też tak, jak mówi Donald Trump, że wszędzie, gdzie pojechał i kogokolwiek nie poparł, to wygrał z ogromną przewagą. Słuchałem niedawno ciekawej analizy tych wyników wyborów i pani, która to analizowała, mówiła tak. W prawyborach republikańskich marka Trump złoto. Jak cię poprze, masz ogromne szanse na to, że wygrasz, nawet jeżeli startujesz jako dodatkowy kandydat, nie ten, który ubiega się o reelekcję. Czyli w prawyborach pomaga ci bardzo, w bazie republikańskiej cudowna marka, ale w wyborach już ogólnych, gdzie musisz stawić czoła kandydatowi przeciwnej partii, to już nie jest tak różowo. Jednak tutaj porażki Trumpa są dość wyraźne, bo i w Minnesocie, i gubernatorstwo stanu Kansas, i bardzo niewielkim odsetkiem głosu zwycięstwo na Florydzie, prawdopodobnie po raz ostatni ze względu na zmiany, które wprowadzono w referendum na Florydzie, przywracające prawo głosu osobom, które kiedyś były skazane, teraz do końca życia były pozbawione tego prawa głosu, więc na pewno nie jest tak, że Trump odniósł wielki sukces. Zgadzam się na pewno. Znaczy, to są dwie rzeczy. Znaczy, tak, rzeczywiście Trump przegrał w senatorskich wyborach z Flake, jeżeli chodzi o senatora Flake'a, który był jakby przeciwnikiem
tym antytrumpistą, jednym z już z ostatnich w Partii Republikańskiej, jego akurat nie wspierał. Jeżeli mówimy o wyborach, poza tym zyskał miejsca w Senacie, 5 miejsc. Jeżeli chodzi o wybory do Izby i wybory do Senatu, no to musimy pamiętać, że są inne systemy wyborcze, tak? I one, system wyborczy do Senatu bardziej odpowiada wyborom prezydenckim, ponieważ w wyborach do Izby Reprezentantów mamy ten meandering, czyli dotyczą one okręgów wyborczych terytorialnych, a nie określanych liczbą wyborców, przez co ustalane jeszcze przez demokratów i Clintona i przez Obamę dystrykty, które ciągną się, nie, to one były do 70-tych lat ustalane przez republikanów, potem się to zmieniło. Już w czasach, kiedy partia republikańska, choćby w Filadelfii, niedawno sądy decydowały o tym, że republikanie mają... Jeden z niewielu. A więc w 2020 mamy kolejny cenzus, więc republikanów wtedy dopiero... Dzisiejsze są ustawione właściwie przez Clintona, dzisiejsze dystrykty w większości. Tak, Stany. I o co mi chodzi? W każdym razie one bardziej odpowiadają podziałom terytorialnemu i bardziej będą wspierały głosy w miastach i wokół i w suburbiach, tam gdzie są demokraci. W każdym razie, owszem, oczywiście Donald Trump stracił głosy w Izbie Reprezentantów, natomiast ta strata nie jest tak wielka, jakby nam się mogło wydawać, jeżeli chodzi, weźmiemy pod uwagę właśnie inne systemy wyborcze, ale to tak na marginesie. Dobrze. Z tym też mógłbym dyskutować, bo wiedzą Państwo może, że do Senatu wybiera się tylko 1/3 miejsc i tutaj większość z tych miejsc, które wybierano, była, demokraci musieli bronić swoich miejsc, więc tutaj mieli małe szanse na zyskanie, a raczej musieli się obronić. W związku z tym mówiono powszechnie, że jest to bardzo niekorzystny wybór akurat dla partii demokratycznej. Ale okej, dalej. Populizm. Co to znaczy populizm, o którym pan redaktor mówił? No, dla mnie zrozumienie jest dość proste. Dlaczego Trumpa nazywają populistą? Jest ta świetna książka, moim zdaniem bardzo krótka, a moim zdaniem świetna, czyli co to jest populizm, i definiuje go całkiem prosto taki amerykańsko-niemiecki politolog Jan Werner Müller, który populistę definiuje następująco. Populista to jest ktoś, kto mówi, że występuje w obronie ludu, to znaczy jest antyelitarny, mówi, że do tej pory rządziły elity, a teraz on przychodzi jako obrońca tego prawdziwego ludu, tej cichej mniejszości, o której w amerykańskiej polityce mówi się od dawna. To po pierwsze, czyli jest antyelitarny, mówi teraz będzie inaczej, bo ja reprezentuję was, a nie tamtych ludzi, którzy rządzili do tej pory. Ale po drugie jest przede wszystkim antypluralistyczny, mówi tylko ja reprezentuję was, nikt więcej, tylko ja. Więc inni nie mają racji bytu, inni to wrogowie ludu, inni jak sędziowie, mamy niedawny spór Donalda Trumpa, na który zareagował przewodniczący Sądu Najwyższego, czy główny sędzia Sądu Najwyższego, który mówi nie ma sędziów Obamy, nie ma sędziów Clintona, nie ma sędziów Busha, są sędziowie, których pan, panie prezydencie, w tej chwili atakuje, ale jest to pokłosie właśnie myślenia populistycznego, to znaczy tylko ja was reprezentuje, tylko ja jestem waszym głosem. Zresztą to podczas inauguracji prezydent Trump mówił wyraźnie i tego nie można mieć mu za złe, że to nie był mój wybór, tylko to jest wybór wasz, to ja was reprezentuję, ale już fakt, że kiedy mówi tylko ja i nikt więcej, a kto się ze mną nie zgadza, jest wrogiem ludu, to jest właśnie ta definicja populizmu. Druga, kolejna rzecz. Jako jedyny mówił o religii w Partii Republikańskiej, to ja tego zupełnie nie rozumiem, nie pojmuję. To znaczy no, trudno znaleźć w czasie prawyborów, trudno by było znaleźć kandydata, który o religii nie mówił. No, no, nie wiem, Ted Cruz czy Marco Rubio mówiący o tradycyjnych wartościach. Wydaje mi się, że to było bardzo wyraźne. Dalej. Poszanowanie dla konstytucji prezydenta Trumpa no też wydaje mi się wątpliwe, chociażby ze względu na ten stosunek do sędziów, stosunek do mediów, wątpliwe. Healthcare, czyli opieka zdrowotna, to jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że Trump, tu się z panem redaktorem zgadzam, jest wyjątkowym republikaninem, bo niektóre dogmaty partii republikańskiej wywraca do góry nogami. I jednym z tych dogmatów, fantastycznie to było widać w tej kampanii, była kwestia dostępu do opieki zdrowotnej. Republikanie, którzy walczyli z Obamacare przez tyle lat,
teraz nagle przestali o tym mówić, bo okazuje się, że system jest popularny, bo daje ludziom jakieś zabezpieczenie. Oczywiście ja nie mówię, że on wszędzie działa fantastycznie, że każdy jest zadowolony, ale okazuje się, że ten temat zniknął. To znaczy nie było akcentowania, nie było już mowy, o czym mówił prezydent Trump na początku, to a propos spójności. Let's repeal it and then we'll think about something else. Tak? Że odrzućmy, nawet jak nie mamy pomysłu na nic innego, a później się zastanowimy. Nie ma już tego. Nie ma takiej rozmowy w partii republikańskiej. I tu rzeczywiście prezydent Trump zrozumiał, że ta kwestia dostępu do jakiejś formy opieki zdrowotnej, czy to Medicare, czy to Medicaid, czy właśnie rozszerzonych tych programów dzięki reformie Obamacare, nagle zaczyna grać w bazie partii republikańskiej. Pracę. No jak można mówić, że pod koniec epoki Obamy nie było pracy, kiedy 5% koniec Obamy. Koniec Obamy to jest mniej więcej 5%. Kiedy Obama wchodził, to rzeczywiście było dość wysokie, ale ono bardzo spadało. Owszem, zgadzam się, że teraz jest niższe, ale nie można powiedzieć, że wtedy było jakieś rozbuchane, a teraz nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki spadło. I teraz i o tym chciałem powiedzieć tak krótko na początek, a teraz o samym Trumpie. I to rzeczywiście jest fascynująca postać, bo jak państwo czytacie sobie o nim, no to docierają do was pewnie dwie takie sprzeczne narracje. No z jednej strony macie takie książki jak tego Michaela Wolfa, Ogień i Furia, więc, ale ją odrzucę na bok, bo kwestionowana i wiarygodność dziennikarza i jego research, ale mamy książkę Boba Woodwarda, której nikt już nie kwestionował co do jego warsztatu. I tam też są opowieści, od których włos się jeży na głowie, że oto doradcy nominowani przez samego Trumpa, jego główny doradca ekonomiczny, kradną mu z biurka dokumenty, żeby on nie podpisał pewnych na przykład wypowiedzenia umów handlowych z Południową Koreą, bo to będzie miało konsekwencje geopolityczne. I oni podkradają mu te dokumenty, bo on się domagał, żeby móc je podpisać, oni je zabierają. Tak? I to nie robią tego raz, tylko robią to regularnie. Jim Mattis, który słucha prezydenta i twierdzi, że tak, że coś zrobi, po czym mówi swoim ludziom, absolutnie tego nie robimy. Czyli jakiś sabotaż decyzji prezydenta i taka fakt, że nawet ludzie teoretycznie mu bliscy i przez niego nominowani absolutnie nie mają wobec niego czy wobec części jego decyzji szacunku. Opowieści o tym, jak to prezydent nie jest się w stanie skoncentrować na dłużej niż 15 minut, jak trzeba mu wszystko tłumaczyć, jak trzeba tłumaczyć mu kwestie handlu zagranicznego i to mówi między innymi były doradca Gary Cohn, tak, o tym korzyściach z wolnego handlu i globalizacji. Już nie pracujący w administracji. To wszystko w tej książce jest. No więc z jednej strony człowiek myśli, no idiota, który jest w Białym Domu, ale z drugiej strony faktem jest, że udaje mu się utrzymywać poparcie, udaje mu się przekraczać kolejne granice, poza którymi wszyscy mówili do tej pory, no nie, no po tym to już leży, nie ma szans na utrzymanie poparcia, to się nie może udać. A więc z jednej strony człowiek, który nie ma doświadczenia jednak w administrowaniu krajem i moim zdaniem prowadzi jednak politykę w sposób dość chaotyczny i niespecjalnie przemyślany, ale z drugiej strony człowiek doskonałym wyczuciu i słuchu społecznym. I zresztą, jeżeli państwo posłuchacie jego wystąpień, to on się do tego otwarcie przyznaje. Nie tak dawno widziałem taki klip, w którym on mówił o jednym ze swoich haseł takich najbardziej popularnych, czyli osuszaniu bagna, drain the swamp. I normalnie na wiecu, jednym z wieców mówi, powiedziano mi, że takie hasło może chwycić. No, początkowo byłem sceptyczny, ale rzuciłem je na jednym takim wiecu, no i ludzie zareagowali, więc podałem je dalej. I rzeczywiście nie boi się eksperymentować i rzeczywiście nie boi się iść za tymi swoimi instynktami. I to mu się jak na razie sprawdza, ale też nie można powiedzieć, że odnosi same sukcesy, czego dowodem te ostatnie wybory. Jak będzie w kolejnych, to zobaczymy, ale powodów do zmartwienia wydaje mi się mają republikanie całkiem dużo. Jeszcze jedna taka sprzeczność, która się rzuca w oczy i która u Trumpa jest dla mnie uderzająca. No, on jest 47 rocznik, 40, no ma ponad 70 lat, tak? I to jest człowiek o niesamowitej energii. To znaczy rzeczywiście na tych wiecach pan profesor mówił o tym, że on jest w stanie permanentnej kampanii. Ja przypomnę, że bodaj podczas 11 ostatnich dni kampanii samorządowej on odbył, 8 ostatnich,
już nie chcę Państwu namieszać, odbył 11 spotkań w ciągu 6 dni w 8 stanach. O tak. To, jest końcówka kampanii i on rzeczywiście jest obecny, czuje tą salę i świetnie się tam sprawdza. Z drugiej strony, jak zajrzycie Państwo do jego publicznie dostępnych planów dnia, to tam nic nie ma. To znaczy jest pełno godzin tak zwanego executive time, który prezydent teoretycznie ma na rozmyślanie, ale jak czytamy relacje czy przecieki, których jest mnóstwo z Białego Domu, także od jego ludzi, no to słyszymy, że no, upływają one na oglądaniu kablówki czy właśnie tweetowaniu. Więc to jest kolejna sprzeczność. Z jednej strony człowiek, który dysponuje naprawdę niesamowitą energią i ja mówię to zupełnie bez ironii, z drugiej, jeśli chodzi o ten administrowanie, niespecjalnie tu widać jakieś duże zaangażowanie prezydenta. Więc to jest pewna sprzeczność. Ja bym ją wyjaśnił w ten sposób, że to jest rzeczywiście polityk idealny na kampanię, ale na kampanię swoje. Ale niekoniecznie dobry do zarządzania, bo jak... Ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, przepraszam. Pan pytał na samym początku, jakie są osiągnięcia. No to ja sobie pomyślałem, że najlepiej sprawdzić osiągnięcia tym, czym się polityk chwali w kampanii wyborczej, nie? I wcale się przecież nie chwali tak bardzo dobrym stanem ekonomii, kiedy podsuwano mu tego rodzaju spoty wyborcze, Trump z nich zrezygnował i na koniec kampanii wyborczej uderzył spotem antyimigranckim. Tak antyimigranckim, że nawet stacja Fox News zrezygnowała z jego emisji. No więc to rzuca pewien cień na to twierdzenie, że ta gospodarka Stanów Zjednoczonych kręci się tak ładnie dzięki polityce Trumpa. No, prezydent Obama, który też zaangażował się w tę kampanię, ma na ten temat nieco inne zdanie. I na tym skończę. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Robi nam się coraz ciekawsza debata i bardzo się cieszę, że się nie zgadzamy i to jest najfajniejsze właśnie, kiedy mamy debaty, kiedy wszyscy paneliści no, nie zgadzają się ze sobą w pewnym sensie, wtedy jest najciekawiej. Natomiast ja chciałbym, żeby ta debata dzisiejsza była jak najbardziej interaktywna, więc ja za chwilę oddam Państwu głos, więc proszę sobie przygotować gdzieś tam w głowie pytania. Natomiast zanim jeszcze to zrobię, chciałbym pociągnąć właśnie ten wątek, bo zaintrygowała mnie bardzo wypowiedź pana Tomasza, tak, który no zasygnalizował nam, że no polityka Trumpa jednak no właśnie jest spójna, tak, i powiedzmy, że to America First, tak, powiedzmy, no ma głęboki sens, prawda, i wszystkie te działania można wyjaśnić tym, że odbudowujemy potęgę Ameryki. I załóżmy przez chwilę, że tak jest, tak, że to wszystko jest spójne. Więc, ale chciałem panu w takim razie zapytać, na ile jest to efektywne, tak, i w sensie na ile ona przynosi rezultaty, bo przecież tak jak to, co wcześniej zasygnalizowałem, tak, być może celem Ameryki jest właśnie przywrócenie, no nie wiem, jej trochę już zerodowanej świetności, nie wiem, systemu Pax Americana w pełnej swojej świetności. No ale z drugiej strony, no, amerykańscy sojusznicy, tak, nawet tutaj u nas w Europie bywają przerażeni, tak. To, że mamy na przykład pobudzenie Unii Europejskiej w tym momencie, tak, PESCO, wszystkie inne elementy, wynika z tego, że no, politycy na przykład w zachodniej Europie, ale też w Azji zastanawiają się, czy Ameryka jest ciągle wiarygodna i czy za chwilę nie wypowie układu sojuszniczego na przykład z którymś z państw, prawda? No i sygnalizował pan, że na przykład no, to jest powrót do XIX wieku w dużej mierze, wszyscy będziemy postępować racjonalnie i według swoich interesów, no i będzie dobrze. No pytanie, czy z perspektywy no, państw takich jak Polska, no powrót XIX-wiecznej realpolitik, prawda, i no, tej gry interesów, gdzie każdy walczy o swoją potęgę, o swoje interesy, no jest to, do czego dążymy, prawda? I czy to, że zbudowaliśmy ten morze, który krytykujemy, tak, który jest nie do końca doskonały, liberalny ład światowy, no nie jest przypadkiem no, w interesie no, w dużej mierze takich państw jak nasze. Ale to jeszcze momencik, panie Tomaszu, bo widzę, że pan się wyrywa do odpowiedzi, ale trzymamy kolejność jakby działania, tylko tym razem już bym panów prosił o takie 3-minutowe wypowiedzi, bo tak jak mówię, chciałbym przekazać głos jak najszybciej. Ja bym bardzo chciał w 3 minuty zmierzyć się z panem redaktorem, który wygłosił nam tutaj peany na temat Donalda Trumpa, traktując deklaracje jak fakty, a to absolutnie jesteśmy daleko od tego, a na przykład to mówienie, że populizm jest czymś złym i najgorszym w Ameryce, ja się z tym absolutnie nie zgodzę, bo stwierdzę, że populizm jest najnormalniejszą częścią amerykańskiej polityki jako takiej. I zawsze jest obecny. Pan zwrócił uwagę bardzo słuszną rzecz.
Nie, to co my nazywamy populizmem w europejskim wydaniu, w amerykańskiej polityce jest normalnością. Absolutnie tak. I ten okres XIX wieku z nikim się z niczym nie kojarzy, bo nikt o partii populistycznej i agrarnej poza zajęciami z historii w Ameryce nie rozmawia. To jest przeszłość. Jeśli ma się populizm z kimś kojarzyć, to z McCarthy'em, z ojcem Coughlinem, czyli amerykańskim ojcem Rydzykiem z lat 30., z Huey'em Longiem, z tym się kojarzy populizm amerykański. To jest to, co oni mogą pamiętać. Natomiast ja już nie chcę brnąć tu w osobiste krytyki i spory co do szczegółów, ale przyszłość tego, jeżeli załóżmy nawet, że mamy, że zrekonstruujemy spójność w tym, co robi Trump, czyli antyglobalizm, bo globalizm przestał być narzędziem amerykańskim, w związku z czym globalizacja, jeżeli nie jest narzędziem amerykańskim, to od tego odchodzimy. Idziemy w stronę bilateralizmu, transakcjonizmu i to widać, prawda? I America First, czyli interes narodowy amerykański, zresztą zawsze w amerykańskiej polityce ona się, to każda polityka toczy się wokół interesu narodowego, tylko amerykańscy prezydenci umieli zawsze to tak ubrać, żeby się inni nie obrażali i umieli znaleźć w tym miejsce dla siebie. Donald Trump dla innych nie zostawia miejsca w polityce międzynarodowej. On jest takim żulem na arenie międzynarodowej, to po angielsku bully, prawda? Tak jak mamy w szkole takiego, który jednemu zabierze kanapkę, drugiego pchnie, czy w amerykańskim filmie wsadzi do szafki sportowej, prawda? I to jest Donald Trump na arenie międzynarodowej i to oczywiście z punktu widzenia elektoratu, częściowo tego, który Trump reprezentuje, to się wydaje słuszne, natomiast to się wydaje słuszne w krótkiej perspektywie, bo tak jak pan Tomasz zauważył, pana konkluzja, że zmierzamy w stronę XIX wieku i będzie taki realizm i każdy o swój własny interes będzie dbać, no i dobrze, i efektem tego były dwie wojny światowe, prawda? I od tego, były. Zaraz będzie pan miał mikrofon i będziemy o tym rozmawiać. I Ameryka, to co zrobiła Ameryka pod przewodnictwem Trumpa, to mając do wyboru, tu szukamy jakiegoś intelektu, jakiejś myśli, mamy do wyboru dwie rzeczy. Czy Ameryka ma prezentować sobą leadership czy power, prawda? I Donald Trump zdecydowanie wybrał, że na arenie międzynarodowej Ameryka idzie drogą power, własnego interesu, władzy, siły, a leadership, czyli przywództwo amerykańskie w świecie, w ogóle nas już w tej chwili nie interesuje, stąd odejście z różnych układów międzynarodowych, rezygnacja z bycia tym, co stanowiło zawsze istotą amerykańskiego przywództwa w świecie po II wojnie światowej, to znaczy z bycia symbolem pewnych wartości, wokół których zbudowany jest ład międzynarodowy. Donald Trump jest realistą do bólu, bo jego wartości w ogóle nie interesują. I na krótką metę to oczywiście jego wyborcom się będzie podobać. Natomiast jeżeli na arenie międzynarodowej nie ma nikogo, kto by pilnował wartości, to te wartości przestają mieć jakiekolwiek znaczenie i zmierzamy w stronę chaosu i anarchii, który spowoduje, że silniejszy będzie, czyli żule będą rządzić, a takie państwa jak my i mniejsze państwa będą z trudem umiały się w tym znaleźć, bo dzisiaj się przyczepimy do jednego żula, ale on nas odepchnie i co wtedy potem zrobimy? Kwestia jest, ja mam wrażenie, że jak na debatę, która dzieje się w Polsce, a my mamy właściwie zerowy wpływ na to, jak wygląda polityka Donalda Trumpa. Nasza debata jest wyjątkowo emocjonalna. I myślę, że generalnie rzecz biorąc, jako Polska, jako Polacy, możemy przede wszystkim
reagować w jakiś sposób na to, co się dzieje i możemy to oceniać oczywiście, może nam się to podobać bądź nie, co robi Donald Trump, ale zasadniczo wpływu nie mamy, możemy jedynie w jakiś sposób na to odpowiadać. Zacznę może od tego, czy się podoba, czy nie i jakie to będzie miało skutki dla Ameryki, moim zdaniem. No, znaczy generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi na przykład o politykę gospodarczą, jeżeli ona się utrzyma w takiej formie i jeżeli Donaldowi Trumpowi udałoby się zrealizować swoje pomysły, których jeszcze nie zrealizował, a jak chociażby bardzo rozbudowana na ciężki kredyt, też akurat w przypadku Ameryki ten kredyt nie jest aż tak, ten dług nie gra aż tak wielkiego znaczenia jak w przypadku mniejszych gospodarek z różnych przyczyn, ale jednak mimo wszystko gra. Inwestycje infrastrukturalne, jeżeli jakimś cudem, tak to nazwijmy, udałoby mu się wymusić zmianę polityki monetarnej, która mu się nie podoba, no to jest polityka daleko idąco, dalece procykliczna i jest to przepis na kolejny kryzys w przypadku Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o te wyniki gospodarcze, to oczywiście Stany mają obecnie najniższe bezrobocie od 1969 roku, ale jeżeli spojrzymy na ostatnie dwa lata rządów Obamy, który nie był przyczyną tak wysokiego bezrobocia, ponieważ został prezydentem na początku kryzysu, którego nie wywołał. I to trzeba pamiętać o tym. Tak samo, kiedy oceniając, ja na przykład oceniam mocno krytycznie rządy w Polsce Donalda Tuska, ale muszę pamiętać, że jednak został tym premierem w krótko po tym, jak został premierem, nastąpiły ciężkie czasy dla gospodarki światowej. Więc i w momencie, kiedy na przykład premierem została Beata Szydło, a później kontynuuje Mateusz Morawiecki, no oni jednak wchodzą w sytuację, kiedy świat wyszedł już z recesji, kryzys się skończył. I w Stanach również się skończył. Jeżeli patrzymy na te dwa ostatnie lata Obamy i dwa pierwsze lata Trumpa, to zarówno jeżeli chodzi o liczbę miejsc pracy, których przybywa, to jest bardzo podobnie, jeżeli spojrzymy na to, ile miesięcznie średnio przybywa miejsc pracy, to jest bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, też jest bardzo podobnie. Zarówno jeżeli chodzi o Trumpa, jak i o Obamę. Jeżeli spojrzymy na tą dynamikę spadku bezrobocia, to w zasadzie na wykresie to wygląda mniej więcej tak. Tu jest 2014, a tu jest 2018. Mniej więcej tak to wygląda, czyli jest kontynuacja pewnego trendu. Także być może też dlatego właśnie Donald Trump nie przypisuje sobie aż tak, choć mógłby, bo ludzie... No uwierzył w to, że to dzięki niemu, no bo będzie miał rację, bezrobocie jest bardzo niskie, a to czy na ile to rzeczywiście jest jego zasługa, na ile nie, no to jest już jakby inna sprawa. I teraz krótko odnośnie tej realpolitik i tak dalej. No oczywiście tak, no Donald Trump w ramach tego, jak on wyobraża sobie interes amerykański, działa bardzo ostro i działa w tym kierunku. No co my możemy robić? To znowuż reklama, tak, jesteśmy gospodarzem, jakby wokół tego nowego numeru to się odbywa. Błażej Sajduk napisał ciekawy artykuł na temat tego, jak wyglądają te nasze relacje z Ameryką. Są one na pewno bardzo trudne, nasze, ale musimy pamiętać o tym, że nasze bezpieczeństwo wisi na Stanach, nie na PESCO. Nie na jakiejś iluzorycznej armii europejskiej, tylko na Stanach. Słucham? I NATO. NATO, ale NATO to są, no nie na samych Stanach, ale NATO to są właściwie prawie, że tylko Stany, w sensie siły, tak? No nie na Bundeswehrze. No więc w tym sensie, tak realnie, tak? No bo instytucjonalnie oczywiście
NATO, ale realnie to są Stany. To, co możemy robić, to na przykład prezydent Duda mógłby nie jechać na spotkanie z prezydentem i pokazywać każdym ruchem, jak to on się cieszy, że trafił do Białego Domu, tylko przynajmniej starać się udawać, że coś od nas w tym wszystkim zależy i nie kupować tego bezpieczeństwa tak drogo, jak kupujemy. No, oczywiście to jest bardzo trudne, ale jednak przynajmniej można się starać. Więc jakkolwiek by było, no to od tego Trumpa bardzo wiele zależy. Aha, jeszcze druga rzecz, którą mogłyby polskie władze robić, to no z jednej strony dobrze byłoby tego Trumpa nie obrażać, akurat nasze władze nie mają tego problemu, ponieważ są zachwycone Donaldem Trumpem, przy czym one są tak zachwycone, że zapominają, że w Izbie Reprezentantów, od której też co nieco zależy w amerykańskiej polityce, jest zdominowana przez demokratów, więc takie lawirowanie pomiędzy oboma tymi ugrupowaniami byłoby też korzystne z punktu widzenia polskich władz, no i oczywiście Polski. Dobrze postawiony problem, co Polska mogłaby zrobić. Ja myślę, że polski rząd mógłby właściwie wszystko robić inaczej niż robi, jeżeli chciałby bliżej być zrozumiany przez Stany Zjednoczone, na pewno mniej gospodarki w państwie, co robi Donald Trump, na pewno mniej w ogóle socjalu, co robi Donald Trump. Na pewno większa wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o stosunek do mediów. Donald Trump krytykuje media, ale Donald Trump nie mówi o ich amerykanizacji czy jakichkolwiek innych działaniach. Donald Trump respektuje Sąd Najwyższy w pełnym wymiarze, włącznie z decyzją niższego szczebla sądu, który kazał mu przywrócić dziennikarza CNN-u do swojego najbliższego korpusu. Donald Trump oczywiście walczył o to, żeby sędzia Kavanaugh zasiadał w Sądzie Najwyższym, ale w życiu by mu nie przyszło do głowy, żeby zmieniać zasady gry. I wszystko odbywało się zgodnie z zasadami gry. To są diametralne różnice. Tak, i o tym mówię, że to są rzeczy, które akurat polski rząd i polskie państwo powinno przestrzegać, i to dotyczy i tego, i poprzedniego rządu, znacznie z większą ostrożnością, co zresztą wypominały nam Stany Zjednoczone zarówno za poprzedniego prezydenta, jak i z tego z równą konsekwencją, i ten sam Departament Stanu pod różnymi rządami. To jest, jeżeli co moglibyśmy z pewnością zmienić. Jeżeli chodzi o politykę globalną i tych wrogów wszystkich Ameryki, no to właśnie kilka dni temu mieliśmy szczyt APEC w Papui Nowej Gwinei, gdzie na 21 państw 20 poparło politykę Stanów Zjednoczonych, przeciwko były Chiny. I w zasadzie właśnie w tejże Papui Nowej Gwinei rząd razem z rządem Australii i Stanami Zjednoczonymi zdecydował o budowie bazy wojskowej przeciwko Chinom. I jak na razie to ja tam nie widzę jakiegoś państwa, które chciałoby skorzystać z mocy i atrakcyjności konsensusu pekińskiego i zastąpić go konsensusem pekińskim na Pacyfiku. Filipiny nie wyłamały się z tego, ostatecznie wsparły także Stany Zjednoczone. Wszyscy muszą współpracować z Chinami, ale jednak kiedy przychodzi wybór między mamą a tatą, to jednak wybierają wszyscy Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o Europę, no rzecz jest znacznie bardziej chyba skomplikowana w Europie i my już tak żeśmy przyzwyczaili się i patrząc na Unię Europejską jako taki jakiś abstrakcyjny byt, który tutaj funkcjonuje. I fajnie jest, jeżeli sobie wyobrażamy, że gra interesów, twardych interesów na XIX-wiecznych zawsze kończy się, że ktoś kogoś podbija, a takie pełne wspaniałomyślności rządy liberalnej, progresywnej, instytucjonalnej demokracji w ogóle nie sprowadzają się do gry sił i podbijania interesów innych państw. Sprowadzają się, tak? Gdyby rzeczywiście było tak, że Niemcy nie są hegemonem Europy, to nie mielibyśmy dzisiaj problemów ani z Grecją,
ani z Włochami. Mielibyśmy system euro mocno osadzony także w instytucjach politycznych. Mielibyśmy system euro z gwarancjami takimi jak normalna waluta ma swojego centralnego banku, które zabezpieczają przed upadkiem danego państwa. Mielibyśmy system płynnego wspierania słabszych państw, tak jak się wspiera słabsze regiony, tak jak Niemcy Zachodnie wspierały Niemcy Wschodnie zaraz finansowo, zaraz po zjednoczeniu. Także to nie jest równa gra i nie oszukujmy się, że tutaj nie ma gry interesów. Ona jest równie twarda, równie mocna, może mniej przejrzysta niż jeżeli chodzi o grę, którą proponują Stany Zjednoczone. Także Ameryka bardzo jasnych, przejrzystych interesów, gdzie jasno jest postawione, co dla Trumpa jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o reformy Obamy i Obamacare. No jednak Obamacare w swoich zasadniczych, najbardziej bolesnym dla Amerykanów kwestii została odkręcona. Wprowadzono dobrowolność. Wprowadzono, przypomnę, że Obamacare była obowiązkowym i sławne, wyśmiewane, że zakonnice musiały dostawać ubezpieczenie również na środki antykoncepcyjne. Tych rzeczy już nie ma. Została wprowadzona dobrowolność. Firmy ubezpieczeniowe mogą ubezpieczać tak jak w przeszłości, niezależnie od tego, czy ktoś będzie korzystał z ubezpieczenia publicznego. Ale koszty to 17 miliardów oszczędności dla Stanów Zjednoczonych z tego powodu. Mnóstwo Amerykanów, którzy jednak wycofali się z systemu opieki publicznej państwowej, nawet jeżeli został trochę poszerzony. Także to ja oczywiście jak wszyscy nie jestem w stanie przewidywać, co się stanie z amerykańską gospodarką w najbliższej przyszłości. Jednak jeżeli mówimy o obcięciu podatków, Donald Trump nie tylko obciął podatki i nie tylko obciął proporcjonalnie, bo także tym najbiedniejszym. W zasadzie ktoś, kto zarabia chyba tylko 7 tysięcy dolarów rocznie, nie odczuł cięcia podatków. Tak to do wszystkich to dotarło. Ale na przykład wprowadził podatek repatriacyjny, który jest rewelacyjny, zresztą zaproponowany przez ekonomistę Laffera, tego sławnego, tej krzywej Laffera jeszcze, który polega na tym, że amerykański kapitał może być, jeżeli będzie sprowadzony z powrotem do Stanów Zjednoczonych, to będzie oprocentowany 15%, a jeżeli będzie w formie zorganizowanej przedsiębiorczości, to będzie 8%. No to już jest jak raj podatkowy. I to przynosi efekty. Amerykańskie firmy wykorzystują na dzisiaj te fundusze na wykupywanie własnych akcji, przygotowując się do potencjalnych albo do kryzysu, który nastąpi na całym świecie, albo do dużego skoku inwestycyjnego. Także możliwe, że jesteśmy w przededniu dopiero skoku inwestycyjnego. Jeżeli chodzi o powrót miejsc pracy, no to jednak nawet jeżeli niektóre korporacje nie wracają do Stanów Zjednoczonych, chociaż produkcja lodówek, produkcja odkurzaczy wracają z Chin do Stanów Zjednoczonych z rozmaitych powodów, także coraz niższych cen energii, to także mamy zwiększone inwestycje w Stanach Zjednoczonych. I jednak nie mamy sytuacji, gdzie firmy uciekają ze Stanów Zjednoczonych, wręcz przeciwnie, lgną. Jeżeli to jest taki kraj niepewny i jest tak nieprzyjazny obcemu kapitałowi, to dlaczego te firmy inwestują? Także tutaj jakby musimy zobaczyć perspektywę, że to, co jest dobre dla Amerykanów, także może być dobre dla firm zagranicznych, które będą tam starały się lokować swoje pieniądze, które mogą być znacznie mieć bezpieczniejsze i pewniejsze otoczenie niż w Europie, już nie mówię o Azji. Ale ja nie pamiętam pytania. Tak, więc no pytanie jest, na ile właśnie ta polityka Trumpa, jeśli nawet przyjmiemy taką zabawę intelektualną, prawda, bo nie wszyscy się z tym zgadzamy, ale założymy, że jest spójna i jest logiczna, to na ile jest skuteczna, tak, i na ile ona może przynieść ten powrót amerykańskiej potęgi, tak. I... Ale kiedy Ameryka straciła swoją potęgę, bo ja jakoś przegapiłem no to ten moment. Przynajmniej jest przyjęta taka, nie wiem, narracja. To jest
My się tu chyba z panem redaktorem znacznie różnimy co do sympatii politycznych, ale no moje leżą choćby po stronie państwa Obamów i pamiętam to wystąpienie Michelle Obamy na konwencji Partii Demokratycznej, w której ona mówiła, że we don't need anybody who will tell you that this country needs to be made great again. This country is already great. I ja trochę nie rozumiem tej narracji, która mówi, że Amerykanie stracili na globalizacji, to znaczy najpotężniejsze państwo świata, które prezentuje się w roli ofiary procesów, za którymi stoi od dziesiątek lat, to jest pewne kuriozum dla mnie. Znaczy Amerykanie mogą być niezadowoleni z sytuacji w kraju z rozmaitych powodów, z powodu czy nierówności ekonomicznych, czy z tego, co bodaj pan redaktor mówił, pewnej wstrzymanej mobilności społecznej, ale powiedzieć, że ten kraj stał się ofiarą procesów globalizacyjnych, to wydaje mi się duże nadużycie. To znaczy on się stał ofiarą pewnych polityk wewnętrznych, które niekoniecznie były korzystne dla dużej części społeczeństwa. Ale to nie jest tak, że jak teraz Donald Trump tupnie nogą i powie, że Amerykanie będą właśnie siłowo rozwiązywali te sprawy i dużo twardziej, dużo bardziej twardy sposób będą negocjować, to nagle wszystko zmieni się na lepsze. I dobrym przykładem jest to, co mówił pan o sukcesie rzekomym Trumpa, wzroście wydatków na obronność. No dobrze, no to zadajmy sobie pytanie, dlaczego ludzie wydają, czy państwa wydają więcej na obronność? Czy dlatego, że Donald Trump przyjechał i tak ich przekonał, że one uznały, że faktycznie lepiej będzie, przestraszył je. No przestraszył je, ale nie przestraszył je swoją nieprzewidywalnością. No i teraz, czy to jest sukces polityki Donalda Trumpa? No ja, to zależy jak spojrzeć, ale ja mam tutaj pewne wątpliwości, bo to dla nas ostatecznie może być korzystne, prawda, że Europa będzie się mogła lepiej bronić, ale nie wiem, czy to jest taki wielki sukces. I jeszcze jedna rzecz, bo nie wszystko zdążymy omówić, ale choćby ta polityka wobec Chin. Zrozumiała, ten konflikt z Chinami wisiał w powietrzu, ja nie neguję tego i trudno tutaj, i tutaj wbrew pozorom nie ma aż tak wielkiego zerwania, jeśli chodzi o sam fakt, że ten konflikt jest pewna ciągłość, ale wydaje mi się, że sposób myślenia o tym, jak ten konflikt rozwiązać, jest jednak zdecydowanie inny. To znaczy ten pomysł Obamy, żeby budować wokół Chin strefę wolnego handlu i w ten sposób te kraje zbliżać, nie strasząc ich, ale wciągając w orbitę wpływów Stanów Zjednoczonych, wydaje mi się całkiem sensowny. Pomysł Trumpa jest zupełnie inny, to znaczy jest właśnie ta projekcja siły. Ale okej, nawet jeżeli idziemy w tę stronę, to powstaje jednak pytanie, które zawsze sobie warto zadać, czy nawet tak potężny kraj jak Stany Zjednoczone powinien otwierać wojny na tak wielu frontach, prawda? Bo mamy Chiny, mamy wypowiedzenie porozumienia z Iranem, to także da się uzasadnić jakoś, ale to jest kolejny front, po prostu obiektywnie. No i mamy kolejny front, nie tak brutalny, ale pewien front walki czy rywalizacji z Europą. Już nie mówię o Meksyku i Kanadzie, więc to chyba nie jest rozsądne. Na razie tak. Z tym, że wydaje mi się, że nawet tak potężny kraj jak Stany Zjednoczone nie powinien toczyć tak wielu bitew naraz i nawet jeżeli pojedynczo one mogą być sensowne, to łącznie niekoniecznie korzystne. A ja się też zgadzam z panem profesorem w tym sensie, że chyba lepiej jest prowadzić i mieć te państwa, to znaczy promieniować taką wyjątkowością, a nie sprowadzać Stany Zjednoczone do po prostu kolejnego potężnego państwa, bo Stany Zjednoczone były potężne już wcześniej i nigdy nie przestały być w ciągu ostatnich kilku dekad, ale teraz tracą ten walor, ten walor taki symboliczny, to znaczy stają się kolejnym potężnym państwem, które wymusza swoje interesy, ale nie są już tym miastem na wzgórzu. Tak, no to znaczy tutaj jakby zgadzając się z panem doktorem, no tylko zasygnalizowałbym, że na korzyść Trumpa przemawiają też pewne czynniki obiektywne, tak, Ameryka relatywnie traci swoją potęgę, tak, no nie zapominajmy, że po II wojnie światowej PKB USA było 40%, teraz jest kilkanaście, prawda, Chiny doganiają pomału Stany Zjednoczone, więc są pewne czynniki obiektywne, prawda, które mówią o tym, że ta potęga Stanów Zjednoczonych gdzieś tam jest na pewno mniejsza, ale to mam nadzieję, że jeszcze wrócimy, bo ja tak jak obiecałem, naprawdę chciałbym przekazać głos publiczności, debata jest bardzo ciekawa, ale tak jak mówiłem, czy ktoś z państwa miałby jakieś pytanie, jedno, drugie, w takim razie
mamy jakiś mikrofon na sali? Chyba nie, można przekazać. Tylko bardzo, bardzo bym poprosił, żeby to były pytania faktycznie. Dobrze, postaram się streszczać. W miarę króciutko. Ja mam dwie sprawy, które się ze sobą w zasadzie nie łączą, ale pierwsza rzecz to jest, słuchałem kilku wystąpień pana Bartosiaka i on opowiadał o tym, że Amerykanie w ciągu kilku lat powinni wywołać wojnę z Chinami, Chiny sprać, bo póki co jeszcze są w stanie, a jeśli tego nie zrobią, to niestety Chiny na tyle urosną, że ten potencjał ludnościowy, no i może słabszej broni, ale mimo wszystko w takiej ilości, że amerykańska przewaga zostanie zniwelowana. I tutaj być może jest jakiś klucz do tej Trumpowej antyglobalizmu, gdyż jeżeli produkcja, powiedzmy, zbrojeniowa zostanie rozproszona, no to tak jak w przypadku naszej haubicy Krab. No może lufa jest nasza, ale podwozie z Korei Południowej. I Amerykanie będą musieli prosić na przykład Belgię o dostarczenie koła do czołgu, a Belgia powie, że nie dostarczy, dlatego że im się ta wojna nie podoba. Czyli armia amerykańska będzie sparaliżowana, więc lepiej mieć własny przemysł, produkować broń i robić to, na co się ma ochotę, patrząc z punktu widzenia, tak jak powiedział pan redaktor Wyrulewski, z pozycji Waszyngtonu. Czyli pytanie jest o przemysł zbrojeniowy USA, nie. Czy warto mieć swój pytanie, czy będzie rzeczywiście, czy rzeczywiście ta wojna jest w perspektywie amerykańskiej. Pierwsze pytanie, a drugie, tu panowie nic nie powiedzieli o Polonii, bo przecież to są ludzie w Stanach Zjednoczonych, można powiedzieć nasza piąta kolumna, na którą możemy w jakiś sposób liczyć, bo przecież ludzie, Amerykanie pochodzenia kolumbijskiego, czy też jakiegoś pakistańskiego, nie będą stali za naszymi sprawami, a pochodzenia polskiego być może tak. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo. Ja bardzo, bardzo krótko w nawiązaniu do pańskiej wypowiedzi, tylko tak powiem, nie do końca wierzę w te świetlane perspektywy koncepcji gospodarczych Obamy, które jednak były zgodne z liberalną koncepcją globalizacyjną. Kalifornijska gig ekonomii świetnie to pokazuje. Z jednej strony chyba piąty producent, czy piąta gospodarka świata, licząc Kalifornię samą, a z drugiej strony największa bieda i jak gdyby największa luka świadczeń społecznych w Stanach Zjednoczonych, to się mówi gig ekonomii, prawda? Ale pytanie moje jest takie. Mało wiemy o tym, czy w Stanach Zjednoczonych, poza środowiskiem, powiedzmy, demokratycznych socjalistów oraz neoliberałów i konserwatystów, których znamy, czy Trump ma na kogo liczyć w sensie pewnej bazy intelektualnej. Pan wspomniał Steve'a Bannona, który no, teraz się zajął innymi sprawami, ale czy istnieje rzeczywiście jakiś potencjał intelektualny, nazwiska, ośrodki, które by rzeczywiście stanowiły konkretną bazę intelektualną, mogącą wspomóc ten zlokalizowany pomysł narodowej gospodarki Trumpa. Tak. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa? Tam jeszcze pana w głębi sali widzę. Tylko prosiłbym jedno pytanie i względnie krótkie. Ja mam takie pytanie o taki modus operandi właśnie bardziej dla Polski w stosunku do Trumpa i w ogóle do Ameryki, bo tutaj było mówione właśnie o balansowaniu Europy i obiektywnie patrząc, Polska jest zdecydowanie potrzebna Ameryce. I teraz jak my powinniśmy postępować, żeby właśnie też i Trumpa najbardziej do siebie przekonać, też może nie tylko, bo mi się mam wrażenie, że my bardzo odkrywamy karty, bardzo licząc na Amerykę przesadnie w naszej retoryce i teraz jakie mogą być alternatywy dla takiego bardziej może Trumpa, bardziej przekonania do siebie, tak zagrożenia może trochę tym, że nie jesteśmy tak otwarci na Amerykę. Dziękuję bardzo. Czyli zanotowałem cztery pytania. Wojna z Chinami, kwestia Polonii. Czy Trump ma na kogo liczyć intelektualnie, jeśli chodzi o pewne zaplecze jego administracji oraz o taką szerszą politykę Polski w stosunku do Stanów Zjednoczonych w takim aspekcie bardziej strategicznym. Może odwróćmy kolejność, prawda, teraz zacznijmy od pana doktora. Zgadzam się, to jest bardzo ciekawy przykład, o którym pan powiedział w Kalifornii, tylko nie rozumiałem tego połączenia z Obamą, ale rzeczywiście no, przyczyny biedy w Kalifornii zależy jak mierzyć, bo zwykle to Mississippi ląduje na dole wszelkich rodzajów statystyk, ale jeżeli mierzyć jak gdyby kosztami życia, to Kalifornia jest zdecydowanie wysoko. Tylko że tam tych czynników jest wiele, no, jest czynnik mieszkaniowy, jest czynnik klimatyczny, także nie wiem, czy tylko tak, nie zrozumiałem tego...
tożsamym między innymi Obama. To znaczy, tak sobie wyobrażam, przeciętny amerykański liberał, nawet progresywny, ale właśnie tak sobie wyobraża, że tak powinna wyglądać gospodarka w ogóle. Czyli wyprowadzamy ciężki przemysł, mamy właściwie gospodarkę opartą o serwisy, wysokie technologie, tralalala, ale równocześnie koszty społeczne tego są takie, że to jest big economy, czyli wszyscy pracują na umowach śmieciowych, nieomalże poza samymi super specjalistami. Ogromna bieda w zakresie tych dołów społecznych. Okej. Okay. No nie, wydaje mi się, że to jest kwestia na oddzielną dyskusję, ale to chyba jest troszkę bardziej złożone, no bo choćby jakbyśmy mówili o transporcie publicznym w Kalifornii, który jest jedną z przyczyn też biedy, no to nie jest tak, że przyszedł Obama i zlikwidował. Ale to jest na pewno, ja tylko się zgodzę z tym, że to jest bardzo ciekawy przykład do studiowania, że tak bogaty stan jednocześnie ma tak wielki odsetek ludzi biednych. Dobrze, jeśli chodzi o Polonię amerykańską, no to ja naprawdę nie widzę żadnej mocy politycznej w Polonii amerykańskiej. To znaczy, no warto przypomnieć, że Trump zdobył poparcie Polonii amerykańskiej obietnicą zniesienia wiz bodaj w przeciągu, nie chcę skłamać, 2 tygodni po objęciu urzędu? Jakoś tak. No to tyle. No jak gdyby polska Polonia niestety nie stanowi mocnego zaplecza politycznego. Kiedyś, nie wiem, no to może być nie być dla państwa oczywiście żaden dobry punkt odniesienia, ale jak pisze w tej nowej książce Sikorski, zadaje pytania o słabości Polonii amerykańskiej, to one są bardzo proste. To bodaj senator Barbara Mikulski mówiła, że jak organizacja żydowska robi jakiś fundraising, to robi kolację przy stoliku, miejsce kosztuje $1000. Jak robi Polska, to jak spotyka się z Polakami, to jak ktoś rzuci $20, uważa, że jest hojny. To znaczy nie ma takiej maszyny do rzeczywiście generowania wsparcia i finansowego, i mobilizowania wyborców. No nie ma tak wielkiego politycznego znaczenia i to chyba jest fakt bezsprzeczny. Co do tej wojny z Chinami, to ja troszkę nie, wie pan, to dobrze brzmi, jak się palcem po mapie rysuje, ja mam takie wrażenie, ja dlatego też sceptycznie do tych geopolitycznych wizji się odnoszę, no bo co to znaczy wywołać wojnę z Chinami? Amerykanie od 17 lat są w stanie wojny z dużo słabszym przeciwnikiem i nie bardzo mają pomysł, jak na nią wyjść, jak z niej wyjść. Wejść, zniszczyć i wyjść, tak? No ale to... No to zniszczyć i... No okej, okay. No i to ma swoje też społeczne, ekonomiczne i bardzo szerokie konsekwencje, nad którymi trudno zapanować, także byłbym szczepteczny. Ale i ostatnie, przepraszam, jakie było ostatnie pytanie, bo Polonia, Kalifornia... Taka polityka strategiczna Polski wobec Stanów. Aha. Tak, to tu się nie zgadzam z pana założeniem, to znaczy ja naprawdę nie widzę, dlaczego Polska jako Polska sama w sobie miałaby być istotna dla Stanów Zjednoczonych. Jest taka koncepcja, to się... Tak, ale to mają innych partnerów do tego, to znaczy special relationship z pewnym państwem, który właśnie z Europy próbuje wyjść, ale ciężko mu to idzie, to jest gotowy sojusznik, znacznie potężniejszy, znacznie chyba też pewniejszy mimo całego zamieszania i tyle. Polska jako taka moim zdaniem nie ma wielkiego znaczenia. Polska jest istotna jako ewentualnie, jako ważny kraj w Unii Europejskiej. Jeżeli nim jest, to ma znaczenie, jeżeli nim nie jest, to moim zdaniem jako taka jest tylko taką kałużą między dwoma znacznie potężniejszymi państwami. Takie jest moje zdanie. Panie Tomaszu? Co do tej wojny z Chinami, no, na dziś też mi nie starcza wyobraźni, żeby sobie wyobrazić militarne starcie i żeby jakiekolwiek siły polityczne w Stanach Zjednoczonych podjęły tę decyzję. Przypomnę, że Donald Trump przyszedł do władzy mówiąc o wycofywaniu amerykańskich wojsk, a nie wciąganiu ich w kolejne wojny. Stąd też między innymi kwestia Iranu, Iraku i raczej te nawet działania ofensywne wynikały z tego, żeby przyspieszyć pewien tryb działań wycofywania się. Natomiast to, co Stany Zjednoczone rozpoczęły swoimi działaniami, tymi gospodarczo osaczającymi i sankcjami, zdaje się, zaczyna odnosić skutek. Chiny są bardzo prężną niewątpliwie gospodarką, pełną energii i ambicji, natomiast nie dość doświadczoną. Już dzisiaj mamy wzrost zadłużenia publicznego powyżej 250%, to jest wyżej niż Japonia. I mamy
dość dysfunkcjonalną gospodarkę, jeżeli chodzi o system zarządzania. Chiny mniej więcej już wiedzą, że nie do końca da się połączyć system socjalistyczny z rynkowym, że jest gdzieś bariera dźwięku, po której już nie da się lecieć szybciej. To, że to uderzenie w ten Made in China 2020-2025, czyli że nie będziemy kupować skopiowanych produktów, co notabene może uderzyć mocno w Polskę, dlatego że jedna z dużych firm telefonicznych, która tu nie tylko sprzedaje telefony, ale podzespoły, które jak się okazuje były albo skopiowane, albo skradzione z Japonii, z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych, są tutaj w naszych wielu systemach również wykorzystywane przez i w Niemczech pewnie też, tak. No jeżeli będzie wprowadzone embarga, ograniczenia, jeżeli rzeczywiście uda się Trumpowi, amerykańskim firmom, a za nimi europejskimi, które zdaje się sprzyjają tej polityce Stanów Zjednoczonych, ograniczyć transfer technologii, to co już Europa robi, ograniczenie inwestycji w handel, to możliwe, że ten chiński tygrys nie okaże się nie tak straszny, jak nam się wydaje. Znaczy, że w pewnym będzie przy wszystkich problemach chińskiej i jej takiej ideowego zacietrzewienia, to jednak jest ona niezwykle pragmatyczna i Chiny będą musiały prawdopodobnie, albo jeżeli to będzie tak działało, jak działa w tej chwili, będą musiały miarkować się z pewnymi swoimi ambicjami i działaniami na przyszłość. To doświadczenie z APEC to będzie nam wracało jeszcze przez, podejrzewam, wiele miesięcy. Dość duże upokorzenie Chin, nie pierwsze, ale takie pierwsze chyba tak na taką skalę. I prawdopodobnie Chiny będą starały się zmieniać tą strategię, wykorzystywać bardziej soft power tam, gdzie rzeczywiście to potrafią i dostosowywać się do tych reguł gry. Już mamy pewne sygnały, pierwsze, przynajmniej tak to odczytują Stany Zjednoczone, że prezydent Xi chce już rozmawiać i chce z pewnych rzeczy, które najbardziej zachodnią Europę rażą, rezygnować. Nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby Chiny zostały zniszczone albo żeby Chiny upadły. To jest jednak ogromne zaplecze możliwości rozwoju gospodarczych Stanów Zjednoczonych, zarówno jeżeli chodzi o import surowców, jak i możliwości otwierającego się rynku. To Ameryka jest ostatnim krajem, który chciałaby zniszczenia Chin i tylko chce zmienić zasady gry. I to chodzi o zasady gry i kto kogo. I mi się wydaje, że na kwestiach gospodarczych to może się skończyć. Co do Kalifornii, też mam takie wrażenie i też to jest, za każdym razem tam jestem, dość porażające widok tej ogromnej ilości biednych ludzi i żebrzących na ulicach i śpiących na ulicach. I zawsze wydaje mi się, to jest taki dysonans, na przykład w takich miastach jak Los Angeles albo San Francisco, zwłaszcza San Francisco, jeżeli chodzi o wewnętrzne regulacje. Jak to się mówi, Republika Socjalistyczna San Francisco. Jedno z najbardziej uregulowanych, pełnych ograniczeń miast. To jest jak socjalizm może... Tak jest, tak. Jak socjalizm może działać w Ameryce? No właśnie tak, jak to wygląda San Francisco. Heritage Foundation to jest zaplecze intelektualne właściwie od czasów Reagana, Mandate for Change. Zapraszam, ponieważ współpracujemy z nimi trochę, naprawdę sugeruję zajrzeć na ich stronę i tam wiele pomysłów, które potem przedstawia Trump, są wcześniej prezentowane. Heritage Foundation, instytucja, z której Navarro pochodzi, przez nich wcześniej promowana książka Death by China, i cała ta właściwie intelektualna epopeja Trumpa i wojna z Chinami tam jest w tej książce fantastycznie wyjaśniona i to jest także Heritage Foundation. W Heritage Foundation znajdziecie Państwo także doroczny raport American Military Strength. To jest o tym, jak wyglądają, jakie są cele, założenia amerykańskiej, powinny być amerykańskiej sił zbrojnych i cele strategiczne i one także w dużej mierze pokrywają się z tym, o czym mówi Trump. Po raz pierwszy Heritage Foundation zaistniał za czasów Ronalda Reagana, to on pierwszy sięgnął po ich program i wykorzystał. Ja jestem już na tyle stary, że studiowałem wtedy w Stanach, kiedy Ronald Reagan rządził
i pamiętam dokładnie te same słowa, które słyszymy teraz o Donaldzie Trumpie, że jest nieudacznikiem, słabym aktorem, że bierze drzemki i śpi u siebie w Białym Domu godzinami, nie podejmuje decyzji i że tak naprawdę doprowadzi Amerykę do ruiny. To ja się zgadzam, nie bardzo wiem, co to jest ruina Ameryki, to jest ruina kraju, który może drukować swoje własne pieniądze i narzucać wszystkim kierunek rozwoju. Także to zawsze weźmy poprawkę na to, że to, co mówi się na bieżąco o polityku, często nie sprawdza się w tym, jak go widzimy później. To samo dotyczy tych polityków, prezydentów, których uważaliśmy za najwybitniejszych, jak Roosevelt na przykład. Tak? Dzisiejsze spojrzenie po kryzysie 2009 roku na Roosevelta i jego New Deal no i rzuca wiele obaw, że właśnie dzięki niemu ten kryzys został tak przeciągnięty długo, jak został przeciągnięty. Także tutaj z perspektywy historii inaczej oceniamy prezydentów, dlatego tutaj nie odnoszę się do tych wszystkich uwag, do jego osobistych przywar, stylu życia. Natomiast jeżeli chodzi o Polonię, ja myślę, że to jest dobrze, że ta Polonia nie może się zorganizować, bo to dobrze o niej świadczy. Bo w zasadzie po co miałaby się organizować? Co my takiego mamy wielkiego do załatwienia z Ameryką? Ja rozumiem, jeżeli jest państwo Izrael, to ono naprawdę ma dużo do załatwienia, jeżeli chodzi o pomoc amerykańską, którą zresztą dostaje i potrzebuje coraz więcej i potrzebuje wsparcia także moralnego, ideowego na arenie międzynarodowej. Wizy? Proszę państwa, no to nie jest problem dla Polonii. Przeciwnie, dla Polonii, Polonii nie zależy na to. Jak pamiętam, mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy z Polonii się śmieli. Dlaczego oni by chcieli, żeby wszyscy Polacy mogli tu przyjeżdżać na tych samych prawach, co oni tam są? To oni są tymi gospodarzami. To jest pewnie nasz gdzieś interes, bardziej też ambicjonalny podejrzewam niż rzeczywiście problem, ale to na pewno nie jest powód, dla którego Polonia musiałaby się jednoczyć. Polonia raz jeden w historii się zorganizowała i zjednoczyła, to było kiedy mieliśmy wstępować do NATO. I to był rzeczywista, strategiczny, narodowy cel Polski. I w zasadzie niekwestionowany przez żadną z opcji politycznych, że chcemy być w NATO. I wtedy pamiętam taką scenę, historię, jak świętej pamięci już senator McCain występował, właściwie on mi to później opowiadał, bo ja przedstawiam się, że jestem z Polski, a on mówi, z Polski, mówi, co tam, to jest dziwny kraj, mówi. Było głosowanie w sprawie, czy mamy poprzeć na Komisji Spraw Zagranicznych wejście Polski jako stowarzyszony kraj do NATO. I ja miałem wystąpienie i powiedziałem, że zgodzę się na to, żeby Polska weszła nawet do NATO, nie tylko na stowarzyszonego, jeżeli najpierw ten rząd zamiast wydawać pieniądze w Polsce nareperuje systemy kanalizacyjne u nas na terenie rezerwatów indiańskich w Arizonie. No i wyszedł. Zanim doszedłem z urzędu do swojego biura, mój faks był zlany, bo to jeszcze były czasy faksów, listami, materiałami i wszystkie podpisane przez ludzi z polskimi nazwiskami i wszyscy mieli doktor przed tym z jakichś uniwersytetów. Ja mówię, nawet nie wiedziałem, że tylu Polaków jest w Arizonie. I z protestami i rządami. No i ja mówię, co zrobiłeś? On wziąłem to wszystko, wróciłem i powiedziałem, że jednak zmieniłem zdanie i uważam, że powinniśmy to wesprzeć. I wtedy Polonia się organizowała. To było fenomenalne, zresztą powstała książka na ten temat i było to organizowane przez Polonię, we wsparciem państwa polskiego oczywiście też w pewnym stopniu, ale to była fantastyczna mobilizacja i chciałbym, żeby tak zostało i żebyśmy się mobilizowali tylko wtedy, kiedy my naprawdę czegoś potrzebujemy od Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj naprawdę niczego nie potrzebujemy, na szczęście. Także to nie jest ta sytuacja, w jakiej znajduje się. Znaczy, no tak, ale o inwestycjach to mówiłem wcześniej. Stwórzmy warunki dla inwestycji zagranicznych. Mamy w tej chwili 16% inwestycji w Polsce w stosunku do PKB, kiedy Czechy mają 29%, średnia europejska jest 25%. Poprawmy te wyniki, stwórzmy warunki do tych inwestycji i potem prośmy, żeby ktoś tutaj chciał inwestować. One same przyjdą. Także to nie jest problem Polonii. Polonia nie załatwi tego z amerykańskimi firmami, żeby tutaj inwestowały. Także, przepraszam, tak to już wszystko. To, w sensie, no, daj mi jeszcze szansę. Tak, tak, tak. Króciutko odniosę się do
pierwszego pytania i troszeczkę do drugiego połączonego z czwartym. Znaczy tak, pierwsze pytanie to, jeżeli chodzi, ja nie znam tej wypowiedzi Jacka Bartosiaka w takim brzmieniu, ale jednak mówienie o tym, że nie wiem, USA powinien sprać Chińczyków, to jest... No tak, ale to jest mówienie, to jest mówienie troszeczkę tak, jakby ktoś siedział przed komputerem i obok siedzi kolega i grają razem grę strategiczną, a my tu mówimy o ludziach, o milionach ludzi, miliardach ludzi w zasadzie, tak? Więc ja myślę, że generalnie warto byłoby tu zachować, ogólnie rzecz biorąc, wstrzemięźliwość pewną w mówieniu, że jedno państwo powinno zaatakować drugie, bo coś tam. A druga rzecz jest taka, że sprawy są o wiele bardziej skomplikowane i no, ja mówię, że nie znam tej wypowiedzi, bo generalnie rzecz biorąc w ogóle mam wrażenie, że to tak w ramach dygresji, ta nieszczęsna dyskusja wokół geopolityki bierze się często z tego, że jakby pewne wyobrażenia, znaczy pewne, może inaczej, nie wyobrażenia, ale diagnozy przyjmuje się jako poglądy ludzi, którzy w jakiś tam sposób geopolitykę starają się uprawiać. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, że jakby twierdzenie, że na przykład geografia ma znaczenie, rozumie się jako geografia, jako jedyna ma znaczenie, tak? Także ja bym raczej przestrzegał przed tym, żeby traktować tutaj państwa jako graczy przy grze planszowej na przykład albo grze komputerowej. Natomiast inna rzecz jest taka, że faktycznie, i to też myślę, że trzeba sobie zdać z tego sprawę, że ten konflikt między Stanami a Chinami, on jest nie tylko gospodarczy, bo Chiny rozwijają się także militarnie. Różne kroki na Pacyfiku przedsiębrają, tak? Stawiają, budują sztuczne wyspy, prawda? Coraz częściej dochodzi do różnych sytuacji, które można traktować jako próby wywarcia presji przy na przykład spotykaniu się statków, tak, chińskich na przykład z australijskimi czy amerykańskimi. Zdarzają się sytuacje, że sprzęty produkcji chińskiej, dzięki sprzętom produkcji chińskiej podsłuchiwani są na przykład politycy australijscy chociażby, tak? Kwestia tego jednego pasa, jednego szlaku to nie jest tylko inwestycja infrastrukturalna, ale bardzo często w tych państwach biedniejszych wiąże się to chociażby z próbą przejmowania czy to lotnisk, czy budowy baz wojskowych. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli się spojrzy z tej perspektywy na przykład na różne kroki z tego, no, znowu już mówimy tym językiem militarnym, arsenału polityki handlowej, to być może, bo tu stawiam pytanie, ja nie chcę tutaj wziąć jako zwolennik tych ruchów, bo jednak wydaje mi się, że to byłoby jakby przecenianie troszeczkę i zapominanie o tym, że tutaj za tym stoją jednak zawsze także indywidualne interesy, ale być może jest to też jakby sensowny ruch po to, żeby właśnie opóźnić sytuację, w której rzeczywiście te potęgi mogą się zderzyć, bo jeżeli ja słucham na przykład generała amerykańskiego, który mówi, że w ciągu 15 lat może wybuchnąć wojna, nie zimna, tylko gorąca, między Stanami a Chinami, to z jednej strony ja mam też świadomość tego, że generał będzie miał zawsze pewne zboczenie zawodowe i zawsze wszędzie będzie widział możliwość wybuchu wojny, ale z drugiej strony ta wojna hipotetyczna i miejmy nadzieję, że ona nie wybuchnie, bo to dotyczy, to byłoby tak zabicie milionów, czy tam tysięcy przynajmniej ludzi, ale także miałaby konsekwencje dla nas tutaj bezpośrednio, że ona jest o wiele bardziej, ona jest najbardziej prawdopodobna od kilkudziesięciu lat, tak, na tym zderzeniu, i także sytuacja, w której mógłby wybuchnąć konflikt globalny, jest najbardziej prawdopodobna od czasów
jakby największych tarć między Stanami a Związkiem Sowieckim. I to trzeba mieć też tego świadomość. Natomiast jeżeli chodzi o tą Polonię i o to, do czego Polska jest potrzebna Ameryce, no to póki my jesteśmy tutaj w tym miejscu, na pewno w jakiejś mierze potrzebni możemy być, natomiast my tracimy na pewno na tym, że chociażby tak baza ma się nazywać Fort Trump. Dlaczego nie Fort Wilson, tak, albo Fort Reagan, tylko Fort Trump, to takie podlizywanie się cały czas naszych władz i pokazywanie, że właściwie to wy jesteście nam tak strasznie bardzo potrzebni. Oczywiście są potrzebni Amerykanie. Natomiast jeżeli chodzi o tą Polonię, ona też jest mocno skłócona i mocno podzielona politycznie. A teraz ciekawostka, tylko nie pamiętam nazwiska, bo też urodzony w Siedlcach, tak? Nowy reprezentant. Tak, reprezentant, demokrata, tak? Czyli jakby w Słupsku, przepraszam. Więc. No, w każdym razie wykorzystywać myślę, że na pewno można wpływy ludzi z bardzo różnych partii i no i tyle. I profesorze, ostatnie słowo. Ja już bardzo krótko. W pełni podzielam zdanie panów, że Polonia jako narzędzie nacisku jest na co dzień bezużyteczna, natomiast jest polska Polonia, w związku z czym ona się organizuje wokół sprawy. Jeśli jest sprawa, to wtedy może być w jakiś sposób ona zadziałać jako instytucja wpływu. I pamiętajmy, że w Ameryce liczą się te grupy nacisku, które potrafią na stałe istnieć w polityce, na bieżąco w niej istnieją, bo one są gotowe do zareagowania, jak tylko będą się pojawiły jakieś zmiany na scenie politycznej, które będą wymagały reakcji. A my tego w ogóle nie mamy i my mamy akcyjność i jeśli się będzie coś działo, to my wtedy pomyślimy, zorganizujemy się i może coś takiego. Oby nic takiego ważnego się nie działo, żeby trzeba było tę Polonię naszą organizować, a dla amerykańskich polityków to jest naprawdę bardzo mało istotna grupa nacisku. Już o tych Chinach nie będę może się powtarzał, bo panowie powiedzieli dokładnie to, co i ja bym powiedział. To jest takie tak jak siedzenie przy mapie i gra w jakiś Risk czy w inną grę, przesuwamy pionki i my sobie wyobrażamy. Natomiast być może pochodną prezydentury Trumpa jest to, że my w ogóle myślimy, że ten świat jest tak na tyle zdezorganizowany, że takie działanie jest w ogóle możliwe, prawda? Że to nie jest fiction absolutna, tylko że może jest w niej jakiś element rzeczywistości. I to może być pochodną tych pierwszych dwóch lat funkcjonowania Donalda Trumpa w polityce zagranicznej amerykańskiej. Jeśli chodzi o użyteczność Polski dla Stanów Zjednoczonych, no to ona jest właściwie trudno rozpoznawalna. Nie śmiałbym powiedzieć, do czego moglibyśmy być potrzebni. I oczywiście poza zakupami uzbrojenia, ale to są drobne rzeczy, czy zakupami gazu, czy ropy, jeśli do tego kiedyś dojdzie, ale moglibyśmy być użyteczni, gdybyśmy rzeczywiście zauważyli strategiczne myślenie u Trumpa, że on chce, żeby Unia Europejska uległa rozpadowi i albo żeby uległa osłabieniu w wewnętrznych sporach, żeby ją uwikłać w wewnętrzne spory, żeby przestała odgrywać jako spójny aktor na arenie międzynarodowej ewentualnie rolę przeciwwagi amerykańskiej również w sensie gospodarczym. Wtedy Polska może być potrzebna jako czynnik, który będzie wzmagał niepokoje wewnętrzne w Unii Europejskiej, coś jak Węgry, i żeby tworzyć ten niepokój wewnętrzny. Tylko czy to będzie w naszym interesie, to jest zupełnie druga sprawa. Podejrzewam, znaczy ja jestem przekonany, że nie byłoby to w naszym interesie. Natomiast pewna sprawa, która tutaj, jeśli chodzi o to zaplecze intelektualne Trumpa, to pamiętajmy i tutaj
pan doktor przywołał książki, które opisują styl pracy i styl myślenia Donalda Trumpa. I pamiętajmy, popatrzmy, w tym Białym Domu w administracji, tam już jest około 30 osób, które się przewinęło, przyszło i zrezygnowało, czy zostało wyrzuconych. Wszyscy mówią, że Donald Trump ma niechęć do słuchania, niechęć do kierowania się radami innych, więc to zaplecze, które może myśleć w taki sposób, jaki wydaje nam się, że tam są rekomendacje dla polityki Trumpa, bo ta polityka Trumpa zbieżna jest z tym, co czy Heritage, czy Enterprise Institute, czy Cato, czy te prawicowe, konserwatywne think tanki myślą, to czy ta zbieżność oznacza przepływ intelektualny? Ja bardzo wątpię w ten przepływ intelektualny. Widzę zbieżność, natomiast nie widzę związku, połączenia do administracji Trumpa. I jeszcze pozwolę sobie takie powiedzieć, właśnie pewne porównanie między Trumpem i Reaganem, które może się narzucać i ono tutaj było sugerowane. Tak w kwestiach polityki wewnętrznej przede wszystkim, podatki, polityki gospodarczej. Musimy pamiętać o jednym, że Ronald Reagan miał lojalną grupę współpracowników w Białym Domu, ludzi, którzy, ten Biały Dom zupełnie inaczej funkcjonował i myśl polityczna Ronalda Reagana możemy ją pociągnąć spójnie jako ciągłość od 1962 roku, gdy odchodzi z Partii Demokratycznej i przechodzi na stronę Republikanów i widać ją tak w jego retoryce, tak w byciu gubernatorem, jak i później byciu prezydentem. Nic takiego, trudno byłoby coś takiego odnaleźć u Donalda Trumpa. Być może w miarę jak on będzie zbliżał się na przykład do schyłku prezydentury, powiedzmy, jeśli wygra w 2020 roku, co jest dzisiaj bardzo prawdopodobne, bo rzeczywiście ma się czym pochwalić i nie ma z kim przegrać, prawda? Bo to, co widzimy dzisiaj na scenie amerykańskiej, to jest obie partie są w konfuzji co do swojej tożsamości i nie sądzę, żeby Republikanie byli aż tak bardzo szczęśliwi z byciem po stronie Trumpa, bo popatrzmy, jaki to jest elektorat, jaki on jest niespójny, ten elektorat od biednego, białego, sfrustrowanego człowieka do ludzi wielkich korporacji i co ich tak naprawdę łączy, jeżeli na dłuższą metę, prawda? Będziemy mieli przypuszczalnie do czynienia z tym samym, co było w przypadku Ronalda Reagana, czyli ci tak zwani Reagan Democrats, którzy zagłosowali za nim w 80 roku, oni niekoniecznie muszą zostać po stronie Donalda Trumpa, jeśli oczywiście to będzie zależeć od tych gospodarczych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I ostatnie słowo, które ja bym chciał podsumować swoją opinię na temat Donalda Trumpa, to ja powiem tak, że on znalazł swój elektorat, znalazł swój sposób na politykę, znalazł swoją retorykę i znalazł swoje narzędzia, Twitter i tak dalej. I przez to on wydaje nam się niezwykle ciekawym politykiem. Politykiem, który jest, narzuca swój styl, swoją obecnością, narzuca wszystkim wkoło konieczność zareagowania na to i odniesienia się do tego, co on mówi. To on jest spiritus movens większości rzeczy na scenie politycznej dzisiaj, amerykańskiej i światowej i w tym sensie jest naprawdę bardzo ważnym politykiem, a czy to jest zamierzone, czy to jest dobre, to jest zupełnie inna rzecz, ale musimy się z tym zmierzyć. Panie profesorze, ja tutaj widzę po pierwsze jeszcze głosy z sali, tutaj też pana Tomasza wyrywającego się do odpowiedzi, ale no niestety, prawda, mamy 2 godziny i tutaj organizatorzy uczulali mnie, że niestety będziemy musieli kończyć. To znaczy to pokazuje tylko, że pewnie tą debatę moglibyśmy ciągnąć i na pewno jest potencjał do tego, żeby ją zorganizować, być może w jakiejś innej formule, gdzieś tam w przyszłości jeszcze raz. Pokazuje nam to też to, o czym mówił pan Stefan, że jak na kraj, w którym no,
powiedzmy, no, nie ma aż takiego, tak wielkiego wpływu na politykę amerykańską, no bardzo ciągle ekscytujemy się tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i broni to też tą moją początkową tezę, że jest to szalenie pobudzająca intelektualnie administracja. Niemniej ja bardzo chciałem Państwu podziękować za obecność, za przysłuchiwanie się tej debacie, za aktywny udział i chciałem prosić Państwa, żebyście dołączyli do moich podziękowań do panelistów za tą jakże ciekawą rozmowę. Wielkie brawa.